Dzień dobry, zapraszam do kolejnej rozmowy. Dzisiaj naszym gościem będzie Radosław Sikorski. Chciałam też powiedzieć, że naszego gościa zaprosiłam kilka dni wcześniej, zanim rozpętała się twitterowa burza po dyskusji, wiadomo jakiej. Chcę też powiedzieć, że nie podobała mi się ta wymiana zdań, ale też chciałam zaznaczyć, że nie to będzie głównym tematem naszej rozmowy, bo są sprawy znacznie ważniejsze. Także dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania. A włosy jak? Dobre? Czyste, lśniące? Dobre, no to jak dobre, to zostawimy to może. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cała przyjemność po mojej stronie. Właśnie nie wiem, jak się zwracać. Panie marszałku, panie ministrze, jego wysokość. Wiem, jak się na pewno nie zwracać. No a ja pani radna czy pani redaktor? No nie wiem, bo też poznaliśmy się 29 tak. lat temu. Nieopodal stąd. Tak. W ambasadzie Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, mm-hmm. czyli północnej, na urodzinach jeszcze wtedy żyjącego Kim Il-sena. Tak. I przedstawiłaś mnie swojemu ojcu. Tak, pamiętam tę sytuację bardzo dobrze, chociaż było to wiele lat temu. Która zresztą miała swój ciąg dalszy, możesz tego nie wiedzieć. Bo ja byłem wtedy 28-letnim wiceministrem obrony narodowej w pierwszym... rządzie Jana Olszewskiego. W pierwszym w pełni demokratycznie wybranym i zastępcą pierwszego cywilnego ministra obrony. No i pan ambasador uznał, że no to wielki był z mojej strony i rządu gest, że tu wiceminister obrony przyszedł na urodziny Kim Il-sena. Ja chciałem po prostu, to były czasy, że reżimy komunistyczne padały jeden za drugim. Ja sobie pomyślałem, ostatnia szansa, żeby stalinowską uroczystość zobaczyć. A pan ambasador był pod różnym wrażeniem. I ja jeszcze mu powiedziałem, panie ambasadorze, tylko proszę uważać, bo słyszę, że u was jakieś takie odstępstwa ideologiczne, że macie pomysł taki jeden kraj, dwa systemy. Proszę z tym uważać, bo skończycie jak Polska. I oni to chyba gdzieś zapisali w swoich aktach na mnie. I potem przez lata dostawałem zaproszenia na kolejne urodziny kolejnych dyktatorów. I za każdym razem, jak spotkałem północno-koreańskiego dyplomatę, to oni mi mówili, a pan to nas uszanował, nawet jak tak zwani komuniści się od nas odwrócili. I potem, jak gdy byłem u ministra Geremka zastępcą do spraw między innymi stosunków z krajami azjatyckimi, no to jako wiceminister odwiedziłem północną Koreę. I atmosfera przygotowań była świetna, bo Koreańczycy mnie uważali za przyjaciela ich kraju i spełnili moją prośbę. No bo umówmy się, poloników w północnej Korei nie ma zbyt wiele. No na pewno. Ale północną Koreę w latach 80. odwiedził twój ojciec. Ja byłam razem z nim. A właśnie. No i ja się tak zastanawiam, no to co by tutaj właśnie odwiedzić. I ambasador powiedział, no właśnie, no był tutaj generał Jaruzelski, posadził drzewko w miejscu urodzin wielkiego przywódcy. Ja mówię, no to słuchajcie, to musimy sprawdzić, jak drzewko się ma. I to poprosiliśmy, żeby to wstawić do programu wizyty. Tam ci się zgodzili, ale tydzień przed moim przybyciem ambasada donosi, że coś się stało, plakietka przed drzewkiem zniknęła. O co chodzi? Ale jak przyjechaliśmy, okazało się, że wzięli do pucowania. I była pięknie lśniąca i mogłem w depeszy do ministra Bartoszewskiego już wtedy zaraportować, że drzewko generała Jaruzelskiego ma się dobrze. To jest dobra anegdota. Co prawda wyobrażam sobie komentarze naszych widzów, że właśnie Radek Sikorski niby antykomunista, strefa zdekomunizowana koło pałacyku, a tutaj przychodzi i sprawdza. I podlewa jeszcze możemy dodać, tak? Nie podlewałem, tylko zwizytowałem. Dobrze, żeby było.
Chciałam się, Radku, ciebie zapytać, bo jesteś po bardzo intensywnym tygodniu. Poruszymy wszystko, co w tym tygodniu było i te rzeczy, o których pewno byś nie chciał, żebyśmy rozmawiali. Nie będziemy długo rozmawiać, ale jednak nie można pewnych rzeczy pozostawić. Jak się ty po prostu czujesz tak i po ludzku, i jako polityk po tym, co się działo w ciągu tego ostatniego tygodnia? No, mówmy o sprawach poważnych. Premier Polski wygłosił prowokacyjne przemówienie w Strasburgu na forum Parlamentu Europejskiego, które chyba zaszkodziło Polsce, bo przed tym przemówieniem wydawało się, że komisja szuka tylko pretekstu, żeby wypłacić pieniądze. Bo ona ściągnęła te 750 miliardów euro z rynków finansowych, no i chce mieć sukces, to znaczy wydać te pieniądze. Tu jest problem z polską praworządnością i dali takie minimalne warunki. I my myśleliśmy, że to jest gra ze strony partii rządzącej, że tu w Polsce, prawda, w Sejmie tam okupacyjne klimaty, prawda? Tutaj też w sferze werbalnej będzie na ostro, ale przemyci, że tam na te trzy warunki się zgadza, żeby dostać, zainkasować pieniądze. A tu nie było ani jednego gestu dobrej woli. Morawiecki jechał pełnym farażem, czyli tym liderem eurosceptyków, z którym się przyjaźni politycznie Ziobro. Myśmy wręcz próbowali mu pomóc. Ja zadałem pytanie po to, żeby dać mu pretekst do odpowiedzi. No i odpowiedział o tej Izbie Dyscyplinarnej. Tak, tak. Ale gdybym ja nie zadał mu tego pytania, to nawet tego by nie było. A to jest jeden z trzech warunków, bardzo umiarkowanych. Izba Dyscyplinarna, o której już Kaczyński powiedział, że będzie zlikwidowana, i sam Morawiecki, ale niczego nie robią w tej sprawie. Przywrócenie literalnie bodajże trzech sędziów, którzy i tak już mają prawomocne wyroki sądów administracyjnych, więc to w ogóle... I kagańcowa, to znaczy, żeby sędziowie w Polsce mogli robić to, co wszyscy sędziowie całej Unii i to, co zawsze polscy sędziowie mogli robić od czasu naszego wstąpienia, to znaczy zadawać pytanie do prejudycjalne sądom europejskim. Tak. No, to nie nawet w logice PiS-u to nie powinno być trudne do wykonania. A on nie tylko tego nie obiecał, ale wręcz pokazał, jacy oni są. To znaczy, że oni naprawdę mentalnie są poza Unią. I proszę zauważyć, że decyzja o włączeniu sprawy praworządności w agendę Rady Europejskiej zapadła dopiero po przemówieniu Morawieckiego. Oni się wszyscy poczuli sprowokowani i obrażeni. Lider naszej grupy w Parlamencie Europejskim, Manfred Weber, podziękował Tuskowi, już nie pamiętam za co. Jak się dowiedział, że to oznaczało, że w telewizji polskiej użyto tego podziękowania, zdaje się, że nawet po niemiecku, jako ostateczny dowód, że Tusk jest Niemcem i realizuje niemieckie interesy, to oni im kliknęło. Znaczy oni zrozumieli, z czym my mamy do czynienia. Że to, co było mówione, że to jest wszystko prawda. Że po prostu w Europie to jest niesłychane. Tak się nie zachowuje telewizja publiczna. I proszę zauważyć, że przeszła ta rezolucja olbrzymią ilością głosów, no bo oni zrozumieli, z czym mają do czynienia. No tak, ale żeby popatrzeć na to w jakiś sposób logicznie ze strony premiera Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ narracja, jak to ty nazywasz, w Kurwizji, no, ale w TVP, no, której co najmniej połowa Polski ogląda i który co najmniej jedna połowa... trzecia. No dobrze, ale i wśród nich jest bardzo wielu osób, które wierzą w każde słowo, które zostają powiedziane. I potem mówią tymi paskami nienawistymi. Mówią paskami, no? ale teraz jak miał zachować się premier Morawiecki, kiedy cała ta narracja od kilku miesięcy no, była taka, jaka była. Nie ugniemy tak, się. Jeśli pozwolisz, prawda? To takie powtarzające się, bo ja oglądam wszystkie kanały, największą przyjemnością Polsat News, gdzie jakoś najbardziej jest to wyważone moim zdaniem. I gdzie jest, mówi, że prawda, Platforma, opozycja chce uznania prymatu prawa europejskiego, w domyśle niemieckiego w jakiś sposób, nad prawem polskim. No i co w tym momencie premier rządu polskiego, który mówi to, co mówi,
w TVP ma wystąpić z czymś, co z tym by kolidowało. Traciłby wiarygodność swojego elektoratu. No, powiedział to chyba eurodyscyplinarny Kohut, tak? Dobrze zapamiętałam. Tam z jakimś happeningiem, moim zdaniem już trochę niepotrzebnym, ale w polityce się takie rzeczy przebijają, czyli dał tą jakąś zabawkę Pinokia, tak? Z nosem. No nie było wtedy na sali. Tak, ale była taka sytuacja. Czyli no, wyobraź sobie, gdybyś był premierem Morawieckim, wiem, że trudno wyobrazić sobie, ale mówisz, masz pewną narrację do swoich wyborców, do tych ludzi, do których mówisz i bardzo tutaj nie ugniemy się, będziemy tutaj stanowczy, nie damy się zaszantażować, po czym wyjeżdża i mówi zupełnie coś innego, tak? I tak i nie. Ja uważam, że elektorat PiSu jest tak zabetonowany i tak ślepo oddany Kaczyńskiemu, że jakby Kaczyński jutro powiedział, że trzeba zrobić sojusz z Putinem, to powiedzieliby genialna myśl prezesa. Mm. Także jeśli o nich chodzi, to zrobienie, przesunięcie wajchy o 180 stopni nie sprawia im najmniejszych kłopotów. Mm-hmm. Natomiast faktem jest, że to jest historycznie udowodnione. Politycy popełniają największe błędy wtedy, gdy albo sami wierzą, albo stają się niewolnikami własnej propagandy. No bo to zawęża pole opcji, prawda? Więc to wolno Kaczyńskiemu, ale nie wolno Morawieckiemu. Morawiecki miał telefony, które wychodził, odbierał, podejrzewam, od Kaczyńskiego. Więc ja myślę, że Morawiecki jest w niemożliwej sytuacji. Ma załatwić zaliczkę z Krajowego Planu Odbudowy, ale ani kroku wstecz w sprawie praworządności. No i no ma problem. No, dlatego mówię, że nie bardzo się mu dziwię. On może nie rozumieć, jak bardzo ta eurofobiczna retoryka jest szokująca dla Unii Europejskiej. Mm-hmm. Ale wiesz co, ale pomyśl tak psychologicznie. Odrzucił też swoje myślenie takie czysto polityczne, ale zobacz, że siedzi premier Morawiecki. I mamy takie, wiesz, takie skojarzenie pod pręgierzem w jakiś sposób, prawda? Tak. Pod pręgierzem. Większość wypowiedzi jest w stosunku do niego, nawet jeżeli jest kulturalna, ale jednak zdecydowanie krytyczna. Ale ze znawstwem rzeczy, proszę zauważyć, że tak. oni wiedzieli, znaczy skończył się świat, w którym można było mieć dwa różne przekazy. Mhm, to prawda. Wszyscy wiedzieli, o czym mówią. Czasami było to też napastliwe, prawda? W zależności od temperamentu, powiedzmy, osoby przemawiającej, czy też decyzji, jakie podjął, jak chce wystąpić. Sam wiesz najlepiej, im ostrzej się powie, tym bardziej to się przebija do opinii publicznej. Tylko, że w tym wypadku to Morawiecki sam sobie tej biedy napytał, bo przecież to on poprosił o wystąpienie. Mm-hmm. Dostał 5 minut. A mówił ponad 30. Więc już w czasie jego przemówienia pojawiły się żarty, no, że szanuje prawo europejskie, tak jak reguły tutaj debaty. I po drugie, przecież to on sam wniósł o ten werdykt Trybunału Przyłębskiej. A to było to, co ostatecznie przekonało Unię, że coś tu jest nie tak, że po raz pierwszy kraj kwestionuje sam traktat. I to traktat wynegocjowany przez Jarosława Kaczyńskiego, ratyfikowany przez Lecha Kaczyńskiego i co do którego nie było do tej pory żadnych wątpliwości, że jest zgodny z polską konstytucją. No bo polska konstytucja nie była zgodna przed naszym przystąpieniem do Unii. Mało kto pamięta, musieliśmy ją zmienić po to, żeby była zgodna. Stała się zgodna. Traktat lizboński został w Sejmie i w Senacie i przez prezydenta ratyfikowany w zgodzie z konstytucją. Wszystko jest zgodne z konstytucją, a nagle nie jest. Mhm. Morawiecki próbował taki trik erystyczny zastosować, że to jest tak naprawdę wielka debata o naturze Unii Europejskiej. Że tutaj relacja między trybunałami konstytucyjnymi państw członkowskich, a instytucjami, trybunałami unijnymi, że tu jest no, pewien konflikt, pewne niedopowiedzenie i że tutaj Polska ma swoje koncepcje. I ja mu przyznałem w debacie, że tu ma sporo racji, że to jest sprawa, w której można mieć uczciwą różnicę zdań. Mhm. Tylko w ogóle nie o to chodzi przecież. Chodzi o to, że Polska łamie własną konstytucję i co za tym idzie europejskie traktaty. I że to nie jest spór konstytucyjny. To jest dla Unii Europejskiej
spór egzystencjalny. Ani jednolity rynek, ani Unia Europejska nie mogą istnieć, jeśli wszystkie instytucje we wszystkich państwach członkowskich nie są ekwiwalentne, nie ufają sobie nawzajem. Na twój użytek będę pisowcem i powiem tak. Ale ta Unia, do której myśmy wstępowali, to była zupełnie inna Unia. To była Unia, w której chodziło o rozwiązania finansowe. Dzisiaj Unia narzuca pewne rzeczy związane ze światopoglądem. I ten światopogląd zdecydowanie staje się bardziej lewicowy, na co właśnie Prawo i Sprawiedliwość patrzy niechętnie i nie chce być przymuszonym do pewnych rzeczy, zmian kulturowych, obyczajowych, które Unia od nich wymaga. Dziękuję za to pytanie, bo ono jest ważne, bo jest wiele osób, które wierzy w tą narrację. Więc rozbierzmy to na czynniki pierwsze. Po pierwsze, czy Unia się zmieniła od czasu naszego traktatu akcesyjnego z 2004 roku? Mhm. Zmieniła się w jednym zasadniczym i tylko tym jednym zakresie. Przyjęła nowy traktat. Ale to jest ten, o którym mówimy. Wynegocjowany przez Jarosława Kaczyńskiego, podpisany przeze mnie i Tuska i ratyfikowany przez Lecha Kaczyńskiego, o którym wszyscy do niedawna mówili, że jest zgodny z konstytucją. Tak? No powiedzenie, że on nie jest, to znaczy, że co? Kaczyńscy obaj złamali konstytucję, negocjując taki traktat? No przecież to absurd. Więc to raz. Po drugie, słowo narzuca. Ja też uważam, że środowiska lewicowe w Brukseli i Strasburgu popełniają błąd, przyklejając te swoje ważne dla nich sprawy do wszystkiego. Tylko pamiętajmy, jest rola parlamentu stanowienia prawa, u nas to ustawy, prawda? W Unii to traktaty lub dyrektywy, w których parlament też bierze udział. No i jest rola taka symboliczna parlamentu. Polski Sejm też czasami uchwala uchwały, czyli stanowisko, czyli ogłaszamy wszem i wobec, że uważamy to i to. I jak ty mówisz o tych tych rezolucjach w sprawie LGBT, to są uchwały. To nie jest stanowienie prawa. W sprawach aborcji, w sprawach prawa rodzinnego Unia nie stanowi prawa i tak jest słusznie. Ja bywam pytany z lewa, no a dlaczego niedawno mieliśmy właśnie taką rezolucję, a dlaczego pan się wstrzymał? Ty się identyfikowałeś jako twoją tożsamość było, że jesteś konserwatystą. Tak. I nadal jesteś? Tak, tylko nie w tym sensie, jak to jest czasami rozumiane w Polsce. To znaczy, że konserwatysta to ten, który się słucha Rydzyka albo Jędraszewskiego, albo Kaczyńskiego. Nie, dla mnie konserwatyzm jest pewnym temperamentem. To znaczy taką podejrzliwością wobec entuzjazmów politycznych, wobec skrajności, wobec zbyt nagłych zmian. Przywiązanie do tradycji? I przywiązania do tradycji. Odbudowałem polski dworek. Ale chcę do tego LGBT, bo to jest bardzo ważne. Po pierwsze dla ważnej grupy ludzi, ale też dla wszystkich tych, którzy się tego boją, prawda? Bo mieliśmy rezolucję, w której było po pierwsze, że ma być uznawane to, że jeżeli ktoś zawarł małżeństwo jednopłciowe w jakimś jednym kraju, to że powinno być, że ci ludzie nie powinni być traktowani jako obcy sobie gdzie indziej. Tak. Z tym się zgadzam. Ale w tejże rezolucji było napisane, że Unia ma uregulować na poziomie unijnym sprawę małżeństw jednopłciowych. I z tym się fundamentalnie nie zgadzam. Popieram związki partnerskie dowolnych płci, popieram wspólne rozliczenia, ale uważam, że to powinny być nasze polskie decyzje. Uważam, że importowane rewolucje obyczajowe powodują niepotrzebne podziały i są nietrwałe. No bo, i nawet odwrotny skutek może być. Mieliśmy to w Afganistanie, prawda? Tak. Więc różne społeczeństwa powinny do tych rozwiązań dochodzić w swoim własnym rytmie. Przecież mamy różnice obyczajowe, umówmy się, między Warszawą a Podkarpaciem. Oczywiście. A co dopiero między Podkarpaciem a Londynem. I to jest naturalne. No Londyn już nie jest w Unii. Ale powiedzmy Berlinem, prawda? Dawnym zachodnim na przykład. Prawda? Więc
to, co było nowinką na Zachodzie jeszcze 20 lat temu, no u nas jest jeszcze większą nowinką. I mamy prawo przyjrzeć się, jak to wszystko działa w innych krajach, że nie prowadzi do jakichś... społeczeństwa się nie rozpadają od tego, prawda, że tolerujemy związki osób tej samej płci. I ja po prostu uważam, że ta zasada subsydiarności, czyli podejmowania decyzji na jak najniższym możliwym szczeblu, powinna w Unii obowiązywać. Ona jest ważna. Uważam, że Unia powinna być mocniejsza i centrum powinno mieć więcej władztwa w niektórych sprawach, na przykład we wspólnej polityce obronnej, we wspólnej polityce zagranicznej, ale są rzeczy, które może Unia wręcz oddać, gdzie możemy na wieki wieków się różnić. W Stanach Stany mają różne regulacje. Kiedy są kara śmierci, tak? Prawda? Czy aborcja. I żyją z tym, no, więc my też możemy. Powiedziałeś o tych związkach partnerskich i to mi się też tak wydaje ważne, że zobacz, że pojawiają się takie głosy od widzów, ale też i od moich osób, z którymi jestem zaprzyjaźniona i są to związki jednopłciowe, że właściwie najlepszym momentem na wprowadzenie tych związków był właśnie za rządów Platformy, za rządów Donalda Tuska, ponieważ nie budziło to jeszcze takiego sprzeciwu, który się wytworzył teraz, kiedy się wzięło się tak, to znacznie bardziej na sztandary, mi się wydaje. I w tym momencie jest ta większa różnica. Dlatego, że wtedy, kiedy się o tym mówiło, to mówiło się o związkach partnerskich. Dzisiaj środowiska lewicowe poszły dalej. I do tych związków partnerskich mówią już o małżeństwach, o adopcji dzieci. I w związku z tym jest dalej również do czegoś, co powinno być, czyli te związki partnerskie. No ja to kiedyś powiedziałem, naskoczyli na mnie, prawda? Bo no... wydaje mi się, że niektórzy niedokładnie pamiętają, bo ja pamiętam dość liberalną projekt ustawy Palikota. Głosowałem za przekazaniem do komisji, nie przeszło. I potem już taki minimalistyczny zupełnie projekt naszego posła Dunina bodajże. Też głosowałem za przekazaniem do komisji do prac i mniejszą ilością głosów, ale też został odrzucony. Więc ja radzę osobom, dla których to jest ważne, dla nas wszystkich powinno być ważne, ale no, dla których to jest osobiste, żeby jednak rozkładać rzeczy na etapy. Wiesz, jednym z liderów społeczności LGBT w Stanach Zjednoczonych taką pierwszą książkę jeszcze w latach 80. o małżeństwach jednopłciowych napisał mój kolega z Oxfordu, Andrew Sullivan. Bardzo znany bloger, teraz pewnie prowadzi wideo. Myślę, że znajdziemy link i Państwu podamy. I on napisał pierwszą książkę jeszcze w latach 80. I on argumentował moim zdaniem bardzo przekonywująco i rozsądnie w tej sprawie. Mianowicie, on mówił, jego argument był taki, słuchajcie, wy konserwatywna większość. A to było w czasach AIDS. Przecież powinno wam zależeć, żebyśmy my byli tak samo jak wy, ustatkowani, w stałych związkach. Mniejsza rozwiązłość, tak. Mniejsze szanse My nie chcemy tej rozpusty. My byśmy woleli to wszystko zalegalizować, żebyśmy mogli publicznie funkcjonować. Ale wielu polityków konserwatystów z Anglii również podobnie mówi. No bo się do tych argumentów przekonali. 30 lat temu tak nie mówili. Dać ludziom czas na przetrawienie tego wszystkiego. I drugi argument, nie wszyscy u nas pamiętają, za legalizacją związków jednopłciowych, to był taki, tak, jesteśmy gejami, patriotami amerykańskimi i dlatego chcemy służyć wojsku. I to była bardzo duża zmiana. Na pewno pamiętasz, wielkie dyskusje. Tak. Najpierw taka tolerancja, don't ask, don't tell, prawda? A potem stopniowo akceptacja, a teraz już się widzi zdjęcia gejowskich ekip helikopterowych czy czołgowych, prawda? I to w ogóle już stało się pełen luz. Ale oni przekonali sceptyczną tą większość argumentami konserwatywnymi i patriotycznymi. To było mądre, uważam. I nasza lewica też powinna przemyśleć, bo
co potrzeba do dokonania zmiany politycznej. No bo przecież o co chodzi? No na koniec, żeby się znalazła za jakąś ustawą, prawda, jakaś większość sejmowa, no bo bez tego nie ma zmiany, tak? No to tak jak w każdej innej sprawie politycznej, wokół tej trzeba stworzyć koalicję. I koalicję można stworzyć na tyle, na ile ludzie są gotowi na danym etapie zaakceptować pewne rozwiązanie. Ono, tak jak wszystko w dziedzinie społecznej, nic nie zna zawsze. Nic nie zna zawsze. Z tych spraw obyczajowych chciałabym, żebyśmy przeszli na to, co no, tak naprawdę jest najważniejsze. I takie pytanie, które się pojawia dla człowieka, który nie wchodzi w te wszystkie szczegóły tego, co się wydarzyło w Strasburgu, co jest tą osią tego konfliktu. To takie podstawowe, w końcu dostaniemy te pieniądze, czy nie dostaniemy? Po pierwsze, Morawiecki oddalił perspektywę już dwa dni temu i wczoraj, i jeszcze dzisiaj kolejny prowokacyjny krok wykonał, bo w naszym stałym przedstawicielstwie już nie wiem w którym mieście, być może to było w ambasadzie w Słowenii, ale w każdym razie mamy zdjęcia od paru godzin, spotkał się z panią Marine Le Pen. Tak. Fatalny, niemądry ruch. Ja rozumiem, że oni chcą nawiązać z nią kontakt, no bo liczą, że Anusz wygra i będziemy, tak jak mieliśmy kiedyś z Trumpem, tak wtedy będziemy mieli relacje uprzywilejowane z prezydent Francji. I jeśli pozwolisz, to gdzieś mi się to obiło o uszy, czy też właściwie bardziej o oczy, że była próba tej grupy, która składa się właśnie z, jak się teraz Front Narodowy nazywa, ma tą nową nazwę, prawda? Jak go zwał? Liga Północna. Nie, no oni to już mieli to spotkanie. Oni chcą... to jest to ID? Tak? Znaczy to jest tak... Znaczy ten, no, te wszystkie proputinowskie, nacjonalistyczne partie, oni chcą stworzyć nową grupę w Parlamencie Europejskim. Ale sprawa Marine Le Pen jest groźniejsza. Mhm. Bo pomijam już, że ona brała pieniądze, dziesiątki milionów euro od Putina. Z rosyjskiego banku. Mhm. Proszę sobie wyobrazić, co o takim spotkaniu sobie pomyślał inny członek Rady Europejskiej, która musi, bo ja do tego zmierzam, która musi zatwierdzić pieniądze dla Polski. Prezydent Macron, który jest tam, wybory są w marcu bodajże, no i ma tam przewagę dwóch punktów. Więc to ty chcesz wziąć pieniądze po to, żeby pomagać mojemu wrogowi politycznemu? Ja mam ci w tym pomagać? Znaczy fatalny ruch. No, to jest też taka próba odwdzięczenia się, dlatego że też, gdy oglądałam te wystąpienia, no to właśnie to jest tożsamość, tak? I demokracja się zdaje się to nazywa właśnie, gdzie to jeden z tych właśnie członków jakichś Włoch, który chwalił polski rząd, tak? Ale nacjonaliści niemieccy też chwalili, czyli co, za chwilę z AfD, z niemieckimi nacjonalistami, którzy kwestionują granice, którzy kwestionują NATO, którzy są już tacy proputinowscy do bólu, to z nimi też będzie z wdzięczności się spotykał? No tak, jeżeli tak na to popatrzymy, to rzeczywiście był to błąd, jeśli chodzi o Unię Europejską i zastanawiam się też, na ile dla przeciętnego nawet wyborcy PiS-u, no to właśnie pójście w taką stronę wydaje się już czymś za bardzo, ale też zastanawiam się, na ile to nie jest też próba już taka bardzo konkretna wewnątrz Polski, żeby przechwycić elektorat Konfederacji. Pewnie trochę tak. Bo też już, prawda, pan Bąkiewicz, który dostaje duże pieniądze i w związku z tym, no już tak się chyba też narodowcy ci konfederacyjni z nim nie mogą utożsamiać. Znaczy proszę zobaczyć, jaka jest różnica między konserwatyzmem, bo od tego zaczęliśmy, brytyjskim a polskim. Znaczy do Wielkiej Brytanii Rafał Ziemkiewicz nie ma wstępu ze względu na to, co gada. Przedwczoraj ktoś przed Izbą Gmin zrobił taką improwizowaną szubienicę. Natychmiast go zwinęli i aresztowali. A u nas gościom, którzy wieszają europosłów na szubienicach, daje się wielomilionowe dotacje. To jest ta różnica. Gdybyś był dzisiaj, tak się dzieje, przedwczesne wybory, opozycja wygrywa, Radek Sikorski zostaje ministrem spraw zagranicznych. I trafiasz na to, co
co jest, prawda, bo to się nie zmienia, tylko tak od razu. I masz sytuację na granicy białoruskiej, konsekwencje z tego, które wynikają, że jednak tutaj nie wpuszcza się jakichś ludzi, ale gdzie przecież granica ma tyle kilometrów, że pojawiają się ci na granicy niemieckiej i Niemcy już zaczynają się zastanawiać nad tym, czy nie uszczelniać, tak? Tak, czyli też nie uszczelniać granic. Sytuacja w Europie no, niesprzyjająca dla nas, no, z Rosją tradycyjnie w konflikcie. No i też, że tak powiem, użyję trochę parafrazując ciebie, już to robienie laski Ameryce też... Łaski. Dobrze. Nie, chyba jest nieskuteczne. I pamiętajmy, że to było proroctwo co do tego, jak będzie wyglądała polityka zagraniczna PiSu. I przyznaj, że dość precyzyjne. No dość. Przypomina mi się stara anegdota o tym, jak turysta pyta Irlandczyka, jak stąd dojechać do Dublina. Mm-hmm. A Irlandczyk mówi, o, jakbym chciał dojechać do Dublina, to bym stąd nie zaczynał. Mm-hmm. Znaczy, Polska była już w Trójkącie Weimarskim, wśród krajów, które uruchamiają całe wielkie nowe procesy europejskie, takie jak Partnerstwo Wschodnie. Mm-hmm. Po wyjściu Brytyjczyków z Unii Europejskiej mieliśmy szansę wejść, tak trzymając się paznokciami, ale wejść na ich miejsce, do triumviratu, no może do tego tak. G5 europejskiego wśród krajów tych największych. Bo to jest paradoks w ogóle, że PiS ciągle się zachowuje, jakbyśmy byli jakąś Maltą czy Luksemburgiem. Jesteśmy piątym największym krajem w Unii. Przeciętny kraj w Unii ma 18 milionów mieszkańców. Mm-hmm. Więc równe traktowanie wszystkich państw nie jest nam na rękę, bo my jesteśmy wśród tych dużych. Ale no, oni zrujnowali naszą reputację. I oni oczywiście używają tego, co tam reputacja, liczą się twarde interesy. No tylko, że żadnych twardych interesów nie potrafią załatwić. We wszystkich możliwych rankingach percepcji korupcji, wolności prasy, praworządności, wolności słowa i tak dalej, w dół o kilkanaście albo kilkadziesiąt pozycji. Więc nie, nawet przy zmianie rządu to będzie odbudowywanie reputacji i pozycji Polski ze znacznie niższego pułapu. Bo Europa Zachodnia, ktoś, kto nie mieszkał na Zachodzie, albo ktoś taki jak Kaczyński, który w życiu zachodniej gazety nie przeczytał, nie ma pojęcia o głębi stereotypów o Polsce, które są głęboko... Znaczy, nas nie było na mapie w XIX wieku, wtedy, gdy się kształtował nowoczesny świat. I mamy reputację kraju, który wciąga innych w swoje problemy. Ale oczywiście uzyskaliśmy taką przewagę moralną nad Zachodem. Solidarność, Wojtyła, prawda, pokojowe przekazanie władzy, 4 czerwca i tak dalej. I cały Zachód uznał, to ci Polacy tym razem nie insurekcyjnie, tylko mądrze, etapami, bezkrwawo, dojrzeli, tu poważny kraj się zrobił. No i przypominam, bo to był taki moment szczytu naszego wpływu politycznego i takiego moralnego. 4 czerwca 2014 rok, Obama, Poroszenko, Nagroda Solidarności dla Dżemilewa, lidera Tatarów krymskich, cała demokratyczna Europa, w zasadzie świat, koronowane głowy w Polsce na 25-lecie pierwszych prawie wolnych wyborów, prawda? To był ten... I Stany Zjednoczone, patrzące na Polskę jako takie... To może zabrzmi, ale jako takie swoje trofeum zwycięstwa w zimnej wojnie. Wygraliśmy i było warto, bo Polska jest sukcesem. Polska jest dowodem na to, że celem zimnej wojny była wolność, demokracja i sukces. I to nam bardzo służyło, bo to oznaczało, że byliśmy naturalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w tej ich grze o budowanie sojuszu demokracji, prawda? To wszystko zostało zaprzepaszczone. Dzisiaj mamy złe relacje, no jeszcze z Morzem Bałtyckim się nie pokłóciliśmy. I Zachód przez to awanturnictwo, ten szowinizm, to głupie gadanie pisowców doszedł do wniosku, że
że Polska jest po pierwsze podzielona i po drugie udawała bardziej zachodnią niż jest. Mhm. Że w pewnym sensie, że PiS to może jest ta prawdziwa Polska. A taka Polska nigdy do Unii Europejskiej by nie była przyjęta. No ale patrząc na te sondaże, to nie masz poczucia, że oczywiście to wszystko jest kwestią czasu, prawda? Ale że w tej chwili jesteśmy no, tą Polską jednak, no, drugie wybory wygrane znaczącą Pamiętajmy, większością. Że instytucje międzynarodowe kolejne nasze wybory uznają za niedemokratyczne. To nie są moje słowa. Mhm. OBWE, ODIHR. Bo demokratyczność wyborów to nie jest tylko liczenie głosów, tylko to jest ekosystem rywalizacji uczciwej. Mhm. A w ekosystemie, w którym media państwowe są pałką do bicia na opozycję, a partia rządząca używa zasobów państwa do celów partyjnych, pamiętamy te słynne czeki dla pisowskich gmin, prawda? To nie spełnia zachodnich kryteriów demokracji. To są klimaty postsowieckie. Czyli ten brak tej homeostazy, tak? Jakby można powiedzieć, tak? Brak cywilizowanych standardów. Więc wracając do pierwotnego pytania. Wielkim zadaniem będzie powrót na pozycję, z której startowaliśmy 6 lat temu. I to nie stanie się od razu. I ja piszę o tym w swojej książce, którą polecam. Polska może być lepsza. Też damy link oczywiście. No bo to jest oczywiste, żeby powiedzieć ludziom, jakbyś zrobił lepiej, prawda? Więc ja uważam, że żeby wrócić do grupy trzymającej władzę, bo tam jest polskie miejsce, a nie gdzieś jako bachor, gdzieś tam ryczący w kącie, biją mnie, Niemcy mi biją, tak? No bo do tego się sprowadziliśmy, tak? Więc ja uważam, że tak, po pierwsze stare amerykańskie powiedzenie, jak jesteś w dole, to przestań kopać. Więc po pierwsze przestać łamać własną konstytucję i traktaty. Po drugie, trzeba przekonać resztę Unii Europejskiej, że nie jesteśmy samolubnym krajkiem, który nie widzi, bo oczywiście wszyscy dbają o swoje interesy i walczą o swoje interesy w Unii, ale ta walka jest temperowana jakimś jednak poczuciem dobra wspólnego, tak? I tego tu brakuje. Więc trzeba wymyśleć coś takiego, co będzie realizowało polski interes, ale co byłoby jednocześnie atrakcyjne dla reszty Europy. Tak jak Partnerstwo Wschodnie, prawda? Mhm. Przypomnę, 1,5 miliarda euro rocznie. Mhm. Nas by nie było stać, a cała Unia wydaje na de facto cele polskiej polityki zagranicznej. I są takie dwa tematy. Uważam, że obronność europejska to jest coś, co jest głęboko w polskim interesie, a jednocześnie byłoby coś, w czym mamy reputację jako liczącego się kraju. Po pierwsze ze względu na położenie, po drugie ze względu na historię, po trzecie ze względu na wydatki na obronność. I byłoby w naszym interesie już nawet takim czysto finansowym, bo w tej chwili jest tak, że my bronimy flanki wschodniej, tak Unii jak i NATO, a bezpieczeństwo konsumuje kto? No Niemcy, Holendrzy, Duńczycy. No bo oni są otoczeni przyjaznymi krajami członkowskimi Unii i oczywiście się niczego nie boją. Gdybym był Holendrem, też bym się Rosji nie bał. No bo nie dojadą, prawda? Więc a jakbyśmy mieli finansowanie obronności w coraz większym zakresie z budżetu europejskiego, a wydatkowanie na zdolności obronne na dwóch flankach, południowej i wschodniej, no to my byśmy na tym przynajmniej by się dokładali do naszej obronności, prawda? I stąd ja bardzo energicznie zabiegam o to, żeby Armia Europejska to mrzonka, nie będzie połączenia armii państw członkowskich, ale można by stworzyć jednostkę wojskową złożoną z ochotników, finansowaną z budżetu i podporządkowaną Radzie do Spraw Zagranicznych i wtedy można by jej użyć. Na przykład na oczyszczenie jakiegoś libijskiego portu z tych szmuglerów ludzi, albo jakby Polska Straż Graniczna sobie nie dała rady, Frontex, na przykład na wzmocnienie polskiej wschodniej granicy. I to jest coś, czym Polska miałaby autorytet i co by przekonało resztę, czyli mają jednak na względzie interes całej Europy. I drugie, i na tym skończę, wydaje mi się,
że tak jak do kryzysu finansowego mieliśmy w Polsce poparcie dla wejścia do strefy euro, potem to spadło, bo strefa euro miała swoje kłopoty, to dzisiaj wobec tej przyspieszającej drożyzny w Polsce i znacznie mniejszej inflacji w sferze euro, to jednak ludzie widzą, że ludzie się bali, że jak wejdziemy do euro, to ceny skoczą do niemieckich, a zarobki się zatrzymają na polskich, prawda? Ale teraz ta logika się zaczyna odwracać, bo w strefie euro ceny nie rosną, a w każdym razie znacznie wolniej, a u nas wystrzeliły. Więc wydaje mi się, że wejście z powrotem na ścieżkę, co byłoby długotrwałym procesem, wypełnienia tego, co jest w naszym traktacie akcesyjnym, czyli przyjęcia euro, to byłby ten drugi polityczny ruch, który trzeba by wykonać. No a co myślisz, że się wypowiadałeś w różnych, ale może tej nasi widzowie nie mieli szansy, żeby zobaczyć to, taką twoją wypowiedź jeszcze z sierpnia dobyła na temat chyba u redaktor Biedrzyckiej z Super Ekspresu. I tam od siebie odpowiadałeś na to pytanie dotyczące właśnie naszej granicy na Białorusi. W międzyczasie no, sporo się zmieniło, ponieważ no, coraz więcej jest tam osób. No i taka sytuacja w jakiś sposób, która mi się wydaje sytuacją patową, prawda? No bo jest to, nie można zaprzeczyć temu, że należy chronić granic i to jest oczywiste. Z drugiej strony, no idzie zima, będzie mróz i będzie coraz więcej osób tam umierać. I co ty byś zrobił, gdybyś teraz był ministrem spraw zagranicznych? W tym momencie wewnętrznych, tak. Jeśli chodzi o zagranicę, to nawet nasz obecny rząd zauważył, że Unia Europejska wspiera Polskę w tym chronieniu granicy i wręcz sugeruje, żebyśmy skorzystali z pomocy Frontexu, który ma siedzibę w Warszawie, zwielokrotniliśmy jego budżet, ma tam jakieś drony, noktowizory, różne zdolności, które by się przydały, prawda? Nasz rząd popełnia błąd Grecji, która też na początku, nie, my sami, bo suwerenność, aż się pojawiło milion ludzi na granicy, tak. Prawda? I my tak do końca nie wiemy, co tam się dzieje, no bo jest embargo, bo jest stan wyjątkowy. Tak, lokalny, i nie dopuszczamy media. Wiemy tak szczątkowo, że tysiące ludzi przechodzi do Niemiec. Niemcy mają zidentyfikowanych 4000, ale to znaczy, że przeszło znacznie więcej. Czyli ja zaczynam mieć wrażenie, że tym okrucieństwem wobec uchodźców rząd przykrywa nieudolność w strzeżeniu granicy. Zobaczcie, jesteśmy twardzi, tu dzieci i kobiety wypychamy, to znaczy, że chronimy. A czyli to, te 30 osób pilnujemy, ale to niekoniecznie prawda, prawda? No i wie pani, pokazywanie pornografii zoofilskiej przez ministrów konstytucyjnych po to, żeby ugrać punkty u suwerena, który się boi uchodźców, no to nie są klimaty cywilizacji zachodniej. Ale problem jest oczywiście. To jest problem polityczny i etyczny. Znaczy, jak skutecznie zapobiegać nielegalnemu przekraczaniu granicy i czynić to przekraczanie tak trudnym, żeby odstraszać dodatkowych chętnych, no ale nie tak, żeby ludzie umierali. No i teraz Radek Sikorski jest panem Kamińskim. Po pierwsze, wydaje mi się, znowu muszę powiedzieć, że ja bym w tym punkcie nie zaczynał, bo gdy na wiosnę Łukaszenka wypowiedział umowę o readmisji, to się w MSW powinny były zapalić wszystkie czerwone światełka. Po co on to robi? Bo do wiosny tego roku, jak ktoś przeszedł i nasza Straż Graniczna go przyuważyła, to Białoruś przyjmowała go z powrotem. To jest warunek we wszystkich umowach między strefą Schengen a krajami, z którymi mamy tak zwane ułatwienia wizowe. I Białoruś do tego przystąpiła. I już latem, już w lipcu pojawiało się coraz więcej głosów ludności z Podlasia, że coś się dzieje. Tak jest. I ja przyznam się, że sądziłem, że ale się przecież nic nie może stać, bo na granicy wschodniej mamy infrastrukturę jeszcze z czasów PRL-u, gdzie między bratnimi
krajami obozu sowieckiego były te druty kolczaste, te wieże strażnicze, to zaorane pasy i tak dalej, że to tam jest, w związku z tym nie przejdą. I się okazało, że tego tam nie ma. No ale jeżeli Łukaszenka wypowiedział tą umowę w czerwcu, no to przez lat, to znaczy to nie jest tak trudno postawić płot, prawda? Z czujnikami, bo to na tym polega. Przecież tam to nigdy nie jest tak, że jest strażnik co 20 metrów. Tylko to zawsze są jakieś... techniką się te rzeczy monitoruje, prawda? To po pierwsze. Po drugie, zrobiłbym to, co zrobiła za nas Unia Europejska. Unia Europejska nacisnęła na Irak, żeby przestał tych ludzi wypychać. I zdaje się, że Irakijczyków jeszcze jest dużo, ale już trochę mniej. Wie pani, bo to Łukaszenko zrobił pewne konkretne rzeczy, które są w domenie publicznej. On na przykład zniósł obowiązek wizowy z Jordanią, z Pakistanem, z Afganistanem, z krajów tak zwanego zagrożenia migracyjnego. No to polski MSZ, unijna służba działań zewnętrznych, wszystkie dzwonki powinny były tam dzwonić, że trzeba na te kraje nacisnąć, szantażując pomocą tam rozwojową i wszelkimi metodami publicznymi, żeby tego nie robiły. I żeby na przykład jak linie lotnicze Belavia, przypominam, że myśmy je wykluczyli z nieba nad Unią, dlatego, że Łukaszenka porwał de facto między Atenami a Wilnem. I on się mści także na tym poziomie, bo Belavia kasy nie ma. Tak. No? Więc on teraz wozi uchodźców i za to mu jeszcze płacą. Znaczy tu jest symbioza polityki z finansami. Tak, znaczy mafii przemytniczej ludzi z instytucjami, z OMON-em białoruskim, ze Strażą Graniczną i z samym Łukaszenką. Nie wykluczam, że oni w ogóle na tym zarabiają osobiście. Tak było, że syn tamten najstarszy. Prawda? Tak, ale no. Czy to prawda? Więc nie wiem. Tu są te rzeczy, bo sam punkt granicy to nie jest jedyne miejsce, w którym się walczy. Znaczy, dlaczego, proszę przypomnieć sobie tą falę z Turcji. Milion ludzi. Erdogan miał prawdziwych uchodźców z wojny z Syrii, ale jednocześnie otworzył ten kurek, no bo to było dla niego bardzo kosztowne. Unia też różne tam sankcje. No, Turcja ma największą ilość sędziów i dziennikarzy w więzieniach na głowę mieszkańca. No i Erdogan, tak, no będziecie mieli tutaj sankcjami, to ja wam pokażę. Jako zmuszenie do dialogu i do ustęp i do finansowania. I Łukaszenka próbuje zrobić dokładnie to samo. Tylko, że to jego nie przekonano prośbami tylko. I nie tylko pieniędzmi na tych uchodźców, ale także tym, że Unia Europejska stworzyła drugą linię obrony. Bo chronić na morzu jest bardzo trudno. Druga linia takiej kontroli miała powstać w Bułgarii i na Bałkanach. I dopiero jak Erdogan zrozumiał, że uchodźcy będą zatrzymani, czy on dostanie pieniądze, czy nie, to wziął pieniądze. I to samo trzeba zrobić z Łukaszenką. Znaczy, trzeba go przekonać, że jak się z nami nie dogada, jak nie przestanie, to ci uchodźcy zostaną u niego i będą na jego koszt. I on dopiero wtedy przestanie. A jak go przekonać? Po pierwsze, umiędzynarodowieniem tej sprawy. Proszę zauważyć, Łotwa i Litwa wezwały Frontex na pomoc i co się od razu stało? Przekierował na Polskę. Tego nasi nacjonaliści kompletnie nie rozumieją, że w naszym interesie jest, aby na polsko-białoruskiej granicy pojawili się pogranicznicy z innych państw członkowskich. Jak tam się pojawią Hiszpanie, Francuzi, Niemcy i inni, to Łukaszenka zrozumie, aha, to nie jest tylko problem Polski, to znaczy ja walczę z całą Unią Europejską. To chyba nie wygram. Znaczy... To jest logiczne. To jest logiczne. Pytanie z pogranicza polityki, ale też i
emocji. Na ile emocje pomagają w polityce, a na ile szkodzą? I w wymiarze takim ogólnopolitycznym, ale też i personalnym. Oczywiście trochę odwołuję się do tych wydarzeń z twojego tweeta i wymiany. Emocje uważam są bardzo ważne. W polityce ludzie muszą mieć poczucie, że my politycy czujemy ich emocje i że mówimy ich językiem i że jesteśmy swoi. Czyli polityk musi mieć nastrojone antenki na emocje społeczne. Taka czysty technokratyzm jest użyteczny oczywiście, bo dobre zarządzanie, jak już się wygrało, jest kluczowe. Ale czy te emocje polityk powinien mieć, czy on powinien nimi zarządzać? Ja myślę, że w dzisiejszych czasach, jak one nie są autentyczne, to prawie od razu to widać. Prawda? Więc no, po to jesteśmy wybranymi posłami czy europosłami, no, żeby utrzymywać kontakty z naszymi wyborcami, co staram się robić. No, potem są oczywiście też emocje między politykami. No ja uważam, że dla polityka jest niebezpieczne być nudnym. Staram się nie być nudnym i staram się mówić językiem takim, żeby takim chrystusowym. Tak, tak, nie, nie. Żeby było wiadomo, co popieram, gdzie jestem przeciwny, a nie owijając w bawełnę. I oczywiście, bo wiem, do czego pijesz. No to tak. Każdy wie. Mamy autentyczny problem, jak dotrzeć do kolegów z PiS-u i koleżanek i do części ich zwolenników. Bo gdy się mówi językiem takim salonowym, kulturalnym, koncyliacyjnym, to oni autentycznie nie słyszą. Jak my im mówimy, słuchajcie, ale nas boli to, że wy mówicie o nas zdrajcy, że mówicie o nas per Niemcy, że mówicie, że my nienawidzimy Polski, że my sprzedajemy Polskę za niemieckie pieniądze, że jesteśmy jurgielnikami, szmaciarzami, Volksdeutschami, szmalcownikami, że nas to boli, my mamy rodziny, wy też oczywiście, no ale może przestańcie, no nie odmawiajcie nam polskości. Bo rozmowa jest tylko możliwa, jeżeli obydwoje czy w poprzek... Czy więcej, prawda? No jednak szanujemy własną podmiotowość i jakąś... że należymy do tej samej społeczności, prawda? W której się spieramy oczywiście bardzo energicznie o różne sprawy. Ale jak ja ci powiem, nie jesteś Polką, to ja ci odbieram w ogóle prawo do udziału w tej dyskusji. No bo po co ja mam rozmawiać ze zdrajcą? Skoro albo na odwrót, no jeżeli ja jestem niemieckim agentem, no to już rozmowa o polityce, czyli o przekonywaniu się, zawieraniu lepszych, gorszych kompromisów jest niemożliwa. No tak, ale to jest... Ale daj dokończyć, bo to jest naprawdę ważne. I mamy w Polsce partię rządzącą, która się uznała za jedyną wyrocznię tego, kto jest Polakiem i patriotą. I jak my to im mówimy, słuchajcie, no to nie tak. Takim językiem, jak teraz my rozmawiamy, to do nich nie dociera. I ja się zresztą prosiłem o radę. Znaczy, jak przekazać im, słuchajcie, tak dalej nie można. No i niestety czasami trzeba to powiedzieć w języku na ich poziomie. Znaczy, takim, który dotrze. I czasami tylko wtedy dociera. No, jest w dyplomacji też ogólnie przyjęta zasada wzajemności. Mogę? Bo oczywiście wiem, dlaczego pijemy. Może nie chciałabym, żeby to zdominowało naszą rozmowę, bo i tak wszyscy o tym od iluś czasu mówią i też dzisiejszy twój wywiad, kiedy nagrywaliśmy właśnie w radiu, dziś nagrywamy też rano, byłeś w Radiu Z u redaktor Lubeckiej, którą serdecznie pozdrawiam. I ten temat właściwie no, zdominował rozmowę. Ale zobacz, no... Mówisz
odbieranie polskości, zarzucanie zdrady. Tutaj już też z twojej strony też było coś takiego, prawda, że no, służą w jakiś sposób interesom Putina, kiedy działają w ten, więc... Ale to uważam za błąd polityczny. A nie za zdradę, tak? A. Świadomą zdradę, dobrze. No ale teraz tak, bo było dożynanie w VAT-ach, były też słowa o Pawle Kukizie, że jest szmatą albo durniem, czy tam durniem albo szmatą. On też ma rodzinę i też ma córki, jedną córkę chorą w przeszczepie nerki. Więc też na pewno są to rzeczy, które bolą rodzinę tych osób, które tego słuchają. I teraz dochodzi do sytuacji, moim zdaniem, jest ogromne oburzenie i ogromny entuzjazm po jednej i po drugiej stronie związany z waszą uroczą wymianą. No dobra, ale chwila moment, bo ja z tych VAT-ach to się tłumaczę od 14 lat, już setki razy to tłumaczyłem, więc, ale rozumiem, że muszę to zrobić jeszcze raz. Bo się 14 pojawiło... lat temu na wiecu, zagrzewając Tuska do debaty, użyłem zapożyczenia literackiego, które PiS stara się przedstawić jako wezwanie do mordów politycznych. Mm-hmm. Nikt w Polsce nie wierzy, że to było wezwanie do mordu, a wszyscy udają wielkie oburzenie. To było takie sobie powiedzenie wiecowe. I to oni sami uznali, że to oni są tą watachą. Mm-hmm. No bo to jakbyś miał co innego na myśli. Nie, ja nikogo nie... To było takie sienkiewiczowskie. No, rozumiem. Z Kukizem jest trochę inna historia. No bo ja widziałem po prostu klip, na którym Kukiz mówi, jeśli zostanę kiedykolwiek politykiem, to nazwijcie mnie szmatą. Mm-hmm. No to chwila, moment. No, spełnienie czyjejś prośby chyba nie jest przesadnie naganne. Rozumiem. Zresztą pan poseł zapowiedział złożenie pozwu. Mm-hmm. Póki co się nie doczekałem. Zobaczymy, ale może rzeczywiście nie będzie. No w każdym razie dojdźmy do teraz, bo teraz mamy chyba tą sytuację, która jest jedną z najbardziej kuriozalnych, która się wydarzyła. I myślę, że większość państwa będzie widziała, może niektórzy państwo, którzy z zagranicy, no wiedzieli. Czyli dyskusja na Twitterze z panią poseł Beatą Kempą. Tam zaczęło się chyba od lasów, prawda? Tak. A dziękuję, że pani to zauważyła, bo to już kompletnie nikogo nie obchodzi. To znaczy ona się pochwaliła flagą na dyrekcji Lasów Państwowych. Mhm. Ja skądinąd wiem, że w tym podziale łupów w PiS-ie. Mhm. Lasy Państwowe są łupem Solidarnej Polski i oni tam robią czystki, doją te Lasy Państwowe, tak jak doili konie w Janowie, tak jak doją wszystkie inne spółki Skarbu Państwa, prawda? Rozumiem, że to nikogo nie obchodzi, bo to już jest... To już jest rutyna, tak? Poza tym dziennikarz musiałby się dowiedzieć, to jest trudne i tak dalej. No i ja to w moim stylu napisałem. Mhm. I ona wtedy do mnie napisała per Herr Lord Herr, czyli imputując, niemieckie, że jestem Niemcem. Czy też reprezentujesz niemieckie interesy? Tak, nie. Niemcem, który nienawidzi polskich symboli narodowych. Mhm. Czyli tak, ja znam niemieckiego tyle, co z czterech pancernych i pies. No i z Klossa. I z Klossa. I byłem ministrem obrony w rządzie PiS-u. Ministrem spraw zagranicznych, ale nie jestem Polakiem, jestem Niemcem. Proszę mi doradzić. Znaczy, jak przekonać Frau Kempę, żeby przestała? Że to jest niedopuszczalne, że to jest... To znaczy, powiem ci, bo dla mnie to przyjęło właśnie groteskową formę, bo masz... Zarzuca ci się w jakiś sposób zdradę, czy też to, że nie masz prawa wypowiadać się na temat Polski. I oczywiście waga takich słów jest znacznie mocniejsza, powiedzenie komuś, no nie wprost, ale zarzucenie zdrady, niż powiedzmy uwaga dotycząca może niezbyt częstej pielęgnacji włosów. Ale poczekaj, ale... Co się potem z tego robi? Że tutaj jest coś, co dotyczy jakiejś dyskusji państwowej, a tu jest coś bardzo osobistego. I powiem ci, że mnie to też zniesmaczyło mnie to, tak też to twoje. No potem widząc już, co się z tego zrobiło i panią Kempę płaczącą przed kamerami, jakiś zespół, który gra i dziękuję, to sobie pomyślałam, że...
stała się z tego jakaś groteskowa sytuacja, ale że też w jaki sposób Radosław Sikorski zrobił z Beaty Kempy gwiazdę dramatu. I też się też wpisałeś w jakoś to. I teraz to jest takie wszystko jakoś połączone. Ja nie wiem, czy to było pragmatyczne, ale oczywiście z twojej strony tak, bo wchodząc na twojego Facebooka, to widziałam, jak bardzo cię chwalą te osoby, które cię popierają. Ja uważam, że się trochę zagalopowałem. Żona mi powiedziała, wiesz, możesz sobie nie zdawać sprawy, kobiety, no, na punkcie wyglądu mamy alergię, to odpuść. I po rozmowie z nią i z kolegami. Trzeba powiedzieć, towarzysz Kempa. No, do tego jeszcze dojdziemy, okej? Okay? Więc za ten aspekt przeprosiłem, bo uważałem, że się zagalopowałem. Mm-hmm. Natomiast no jak dotrzeć do tych ludzi, że mówienie o kimś zdrajca, Niemiec, że sorry, no to znaczy dzisiaj rano w Radiu Gdańsk szef komisji Sejmu, ważny poseł PiSu, mówi, że Tusk dziękował Niemcom za okupację i grabież Polski. Mm-hmm. Znaczy, jakiego ja mam użyć języka, żeby facet zrozumiał? Znaczy, odwal się, nie wolno ci tak mówić. To jest były premier Polski, to jest osoba, która w tysiącletniej historii Polski sprawowała najwyższą funkcję polityczną. Mm-hmm. Znaczy, zaraz, znaczy papież duchową, a ten polityczną. Mm-hmm. Nie wolno ci tak o nim mówić. Mm-hmm. I odbierać premierowi, byłemu premierowi Polski patriotyzmu. I mam wrażenie, że czasami trzeba szokowo, bo inaczej oni do nich nie dociera. Ale profesor, byłeś świadomy tego, co to wywoła? Takie słowa akurat? W tym momencie, kiedy... Czy to było rzeczywiście tak emocjonalne? Bo mi się też, wiesz, wydaje, wczoraj była dyskusja też w Polsat News interesująca i nie pamiętam, chyba pani docent Pietrzyk-Zieniewicz powiedziała, że to też jest kwestia tego, że pewna szybkość reakcji, która się dzieje w mediach społecznościowych. Że gdyby to miało być, byś się powiedzmy z taką odpowiedzią przespał i następnego dnia byś udzielał jakiegoś wywiadu, to już może ubrałbyś to w inne słowa. To jest oczywiście prosto, prawda. To jest takie, wiesz, reagowanie z rdzenia, a nie trochę z takiego przemyślenia. No, ona mnie sprowokowała oczywiście. No tak. I ja się dałem sprowokować i na tym polega moja wina i dlatego przeprosiłem. A propos, od niej przeprosin nie dostałem. Czyli ona uważa nadal, że mówić o mnie per Niemiec jej wolno. Znaczy, a mnie o tym, że mogłaby częściej używać szamponu, nie wolno. Wykrowałeś panią Kempę jako ofiarę. W związku z tym nie to jest, tak, powiedziałabym, nie było to pragmatyczne zagranie. O. No tak, tylko że to ta waga gatunkowa jej ataku na mnie jest znacznie mocniejsza. Ale chcę wrócić do tego, co powiedziałaś o tej szybkości, bo to jest istotne. Bo media społecznościowe de facto są zaprogramowane, te algorytmy, tak, żebyśmy się z sobą polemizowali. Bo model biznesowy polega na tym, że im dłużej w nich siedzimy, tym więcej zarabiają pieniędzy, a tym dłużej siedzimy, im bardziej się naparzamy. I to w ogóle może doprowadzić do destrukcji demokracji i bardzo złych rzeczy, no bo te emocje przecież buzują. To ja miałem dosłownie 10 dni temu, gościu próbował podejść do mnie w Bydgoszczy na wiecu tym proeuropejskim ze strzykawką. Na Facebooku też pokazywałem takie eksterminacyjne anonimy, jakie my dostajemy. Można sobie poczytać. Ja uważam, że politycy PiSu tworząc tą atmosferę każdego dnia, bo wie pani, to jest już, wiesz, już to jest taka znieczulica, że nawet dziennikarze tego nie słyszą, że, bo się przyzwyczaili, że oni tacy są. Rutynowo mówią, że opozycja, totalna opozycja, zdrajcy, Niemcy, pachołki, Volksdeutsche i tak dalej. To tworzy klimat do ponownego mordu politycznego. No przecież wariaci też mają motywy polityczne. Niewiadomski, który Narutowicza zabił, miał motyw polityczny. Był endekiem. Tak samo ten gość, który zabił Pawła Adamowicza. Wykrzykiwał nawet z tej sceny, prawda? Jaka jest moja puenta? Są bardzo ciekawe eksperymenty na Tajwanie i nie tylko. To jest ciekawa sprawa, bo tam ministrem do spraw cyfryzacji jest osoba transpłciowa i ona nazywa się Tang i ona to próbuje wdrażać.
algorytmów, które będą służyły cywilizowanej dyskusji. Takie eksperymenty są też prowadzone w stanie Wyoming, czy Vermont, już głowy nie dam, jeden z tych w Stanach. I na przykład to, co prowadzi do lepszej dyskusji, to jest techniczna reguła, że komentarze mogą się ukazać dopiero po 24 godzinach, a w ciągu tych 24 godzin można poprawić. No tak. Jest coś na rzeczy, no, nie? No właśnie, bo to ta szybkość reakcji. Wiesz, co sobie też myślałam o tobie? Zobacz, dwukrotnie, i to też takie jest do przemyślenia, pewno o tym też myślałeś, dwukrotnie startowałeś jako kandydat na kandydata na prezydenta, prawda? Z Platformy Obywatelskiej. No a tak naprawdę jednokrotnie, bo to za drugim razem to się skończyło, zanim się zaczęło. No zanim się zaczęło, ale no jakieś dyskusje były i pojawiałeś się jako to samo. Czyli najpierw z Bronisławem Komorowskim, drugi raz z Rafałem Trzaskowskim. I kiedy pojawiło się twoje nazwisko, jestem radną Warszawy, w związku z tym no, miewam kontakt z panem prezydentem, bo rzadko odwiedza nas na sesjach, ale też widzę i pomyślałam sobie, że bardziej ciebie bym widziała, bo są takie czasy, że tak powiem, wojny między plemionami. W związku z tym ty jesteś osobą bardziej waleczną, bardziej wyrazistą i też twoje CV jest tak bogate, że właściwie jest takie oczywiste, że już następna rzecz, która pozwoli zakończyć... Nie warszawską, czyli bardziej tak, szerzej. I w związku z tym takie by się wydawało, że naturalną rzeczą, że może nie tyle Radek Sikorski zostaje prezydentem, ale że jest kandydatem na prezydenta. I potem się okazało, że jednak Rafał Trzaskowski. I rozmawiałam z kimś, kto jest dość blisko twojego środowiska, jest tam jakoś, nie jest członkiem, ale związany jest emocjonalnie i nie tylko z Platformą. I ja mówię, no ale dlaczego? Mówię, no w tym momencie Radek Sikorski i już był ministrem spraw zagranicznych, czyli czym się prezydent zajmuje, prawda, kontaktami za granicą, i był ministrem i wcześniej wiceministrem obrony, czyli jako zwierzchnik sił zbrojnych. Wszystko tutaj pasuje. O tych środowiskach mundurowych też powinniśmy pogadać. Pogadamy. A tak, bo nawet mam ci pewną też ciekawostkę do powiedzenia. I ten mój znajomy tak się zastanowił i mówi, no może tak, ale wiesz co, no chyba jest nie do pohamowania i po prostu też jest taką osobą, że mógłby coś w kampanii walnąć takiego mostrego. Ja mówię, no tak, ale teraz jest wojna, to mogłoby się nawet podobać. I potem też doszłam do wniosku, że może ty jesteś... że nie stworzyłeś swojego takiego prawdziwego lobby, że jesteś jednak takim indywidualistą mimo wszystko. No tak, wojna to jest takie jednostkowe przeżycie i jak się jest wojownikiem, no to się odnosi rany. Mhm. I jak się jest walecznym, to nie każdy cios trafia tam, gdzie powinien. Więc ja po pierwsze staram się pracować nad sobą. Po drugie, przyznaję się, że czasami popełniam błąd i potrafię przeprosić. Ale po trzecie, na przykład przyznaj mi jedno, no, ja bym do Końskich pojechał. Mhm. Bo ja bym się tej Szczujni nie bał. Mhm. Bo ja bym z nią pograł tak jak dzisiaj z panią redaktor Lubecką. Więc dlatego powiedziałam, że właśnie no, jesteś bardziej waleczny. A co do wojska, to powiem ci taką ciekawostkę. Może sam to wiesz, bo tak było. Kiedy byłeś ministrem, no to oczywiście, bo jeszcze mój ojciec żył, miał kontakty z różnymi wojskowymi, starszymi i młodszymi i tak dalej. I pamiętam, że kilka takich było głosów chwalących ciebie nie tylko jako ministra obrony, który kocha ten resort, ale również, i tu by to jest właśnie ta pewna niespójność, że w bardzo kulturalny sposób traktujesz tam ludzi, akurat chodziło na Klonowej. Ale że nie zdarza ci się właśnie podnieść głosu, co innym ministrom, tak? Czyli właśnie tych mundurowych z szacunkiem. No to jak postępowano z żołnierzami, z generałami za Macierewicza, to było coś koszmarnego.
I w MSZ-cie też miałem najlepszy w całym rządzie parytet kobiecy. Mhm. Śpieszę powiedzieć, że nie dlatego, żebym stawiał na kobiety, tylko po prostu stawiałem na najlepszych. Mhm. Bo uważam, że w pracy czy w polityce jesteśmy po prostu ludźmi. Mhm. I nie można się kryć za swoją płcią, czy kogokolwiek dyskryminować, czy faworyzować z tego powodu. MON to trudny resort. Dostawałem pisma od twojego ojca. Zwróć uwagę na tą dywizję, a ten odcinek. Zawsze z uwagą czytałem. I mam do dzisiaj w osobnej teczce. Bo twój ojciec bardzo wiele nas różniło, ale był prawdziwym żołnierzem. Znaczy miał virtuti militari, o ile pamiętam. Tak. Ja zresztą ja byłem całe życie antykomunistą, ale ja ci się przyznam do pewnej zmiany zdania. Mhm. Bo okej, miałem 18 lat, Bydgoszcz, organizacje antykomunistyczne, stan wojenny, nienawidziliśmy wtedy. No ale dzięki temu w sumie tak to w taki sposób Jaruzelski załatwił ci Oxford. Umówmy się, że nie do końca tak było. Ja żartuję, że dużo w życiu zawdzięczam swoim przeciwnikom, no bo pierwszą książkę o Afganistanie też napisałem w tym sensie dzięki Armii Radzieckiej. Tak. Tak? Tak. Więc, ale dzisiaj mam taką inną refleksję. Człowiek z biegiem czasu nabiera takiej głębszej perspektywy pokoleniowej. Mhm. I jak ja byłem pierwszy raz wiceministrem obrony, jeszcze w 1992 roku, i byłem pierwszym mówiącym dobrze po angielsku, z jakimiś kontaktami za granicą. Zaprosiliśmy pierwszy raz sekretarza generalnego NATO do Polski i tak dalej. No ale w tej radzie, w kierownictwie MON-u, mieliśmy dwóch jeszcze generałów, członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. I dla mnie oni byli oczywiście, ja byłem dla nich egzotyczny, jakiś gość z Afganistanu, tu w MON-ie, koniec świata, prawda? A oni ja do nich byłem oczywiście bardzo podejrzliwy i miałem powody. Ale no jak to w MON-ie, w pracy, wódeczka, te rzeczy, oni mówili czasami, no panie Radku, no ale pan zrozumie, no ja się spóźniłem do Andersa. Byłem w tym samym obozie, tylko w jakimś podobozie. W podobozie. No jak zaczęli wypuszczać, no to do nas przyszły te instrukcje później i mnie wypuścili parę miesięcy później. No i co? I co miałem zrobić? No jedyna oferta to było to wojsko, jakie było. To co ja miałem zrobić? I dzisiaj ja nadal uważam, że PRL była niesuwerenna, że dużo złego się stało i tak dalej. Ale jestem bardziej wdzięczny za przywilej późnego urodzenia. Moja żona napisała książkę o gułach. Tak. 99% ludzi poddanych presji się załamywało. I nie jesteśmy w stanie, nie wiemy, jak byśmy się w ekstremalnych sytuacjach zachowali. To znaczy, bohaterowie stają się łamią, a czasami zwykli ludzie okazują heroizm. Nie mamy pojęcia. Szczególnie jak się ma dzieci. Prawda? Prawda? Więc dzisiaj patrzę na to inaczej. To znaczy i mam więcej zrozumienia dla ludzi, którzy mieli nieszczęście urodzić się w tamtych strasznych czasach. Pokolenie przed nami, tak. I to doświadczenie niewolnej Polski, w której trzeba dokonywać strasznych kompromisów, przecież nie jest niczym nadzwyczajnym w naszych dziejach przez ostatnie 300 lat. Więc to raz, ale dwa, no bo mówimy teraz o... Bo ja uważam, że Rafał między innymi przez to przegrał, że kompletnie nie docenił całego wielkiego środowiska służb mundurowych, gdzie one się w naturalny sposób, bo są hierarchiczne, naturalnie się orientują na prezydenta, prawda? I tutaj prezydent ma coś do powiedzenia. I powiem ci jeszcze więcej, bo rzeczywiście nie ma cech osobowości takiej, które wojskowi oczekiwaliby od prezydenta. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to też była ta potem wtórna dekomunizacja. I ja na przykład dzisiaj mam też znaczek. No ja chciałem coś o tym powiedzieć. Właśnie o tym chociażby walczyłam o tą ulicę 17 stycznia, żeby ona pozostała. I nawet, żeby to nie argumentować to, że to akurat Rosjanie wtedy wyszli, wyzwolili Warszawę. Ktoś to
Są tacy, którzy tak będą zajęli, ale dobrze, no tak, ale mówię językiem tych osób, których tak, też tak chciałyby. Dla innych jest to po prostu symboliczna data, kiedy warszawiacy wracają do zburzonej Warszawy. Znaczy... Ostatnia też defilada Armii Krajowej, która się wtedy odbyła. Więc każdy mógłby tutaj coś dla siebie znaleźć i konfliktowanie się ze środowiskiem wojskowym na pewno nie wiem. Ale są też brutalne fakty, które ja powiem, mogę się narazić, ale odwagi mi nie brakuje. No. Znaczy, do Berlina, w bitwie o Berlin nie brali udziału żołnierze wyklęci, ani Armia Krajowa, tylko berlingowcy. I to byli tacy sami, to byli zwykli chłopcy. Przecież do parę lat temu żył człowiek na Białostoczyźnie, który tą flagę zatknął na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Zwykły Polak, patriota. A co... No, i co, jak zginął, to ta jego śmierć jest mniej warta niż antykomunisty? Znaczy, o co chodzi? Ale są dwie jeszcze rzeczy, o których chcę powiedzieć. Po pierwsze, państwo powinno szanować siebie i swoje decyzje. Ja byłem fundamentalnym krytykiem sposobu wyjścia z Polski z komunizmu. On miał swoją bardzo ważną, pozytywną rolę, bezkrwawość, tak, ale uważałem, że na pokolenie zatruł polską politykę, bo pozbawił nas tego momentu tańczenia na ulicach, tego momentu katarsis, tak, przełomu, takiego, takiego zwycięstwa dobra nad złem. No tak, jedyne to było to obalenie tego, jeżeli symbolicznych rzeczy pomnika Dzierżyńskiego. Byłem przy tym. No, zresztą ten Słowackiego się chyba niewiele różni. Nie wiem, czy nie mogli tylko tabliczki zmienić. ale do czego zmierzam? Że skoro tą drogę wybraliśmy i potem dokonaliśmy już stopniowych, ale jednak weryfikacji personelu, tak? Ja przecież zweryfikowałem na przykład w USI z moim ówczesnym zastępcą Aleksandrem Szczygło przed likwidacją. Tam już nie było kogo likwidować. W momencie likwidacji w USI średnia wieku była 35 lat. Bo myśmy starą kadrę zweryfikowali. Ale ci, którzy byli, tam byli kryptografowie, byli wartościowi ludzie. To samo w MSZ-cie. To samo w służbach specjalnych, to samo w wojsku. Były kolejne fazy, tam nowe te regulacje, dopuszczenia do tajemnicy państwowej i tak dalej. Do czego zmierzam? Że oczywiście zmiana ustroju zawsze się łączy ze zmianami kadrowymi. I mnie to starzy komunistyczni generale mówili, panie ministrze, my się już nie przestawimy. Szli na emeryturę. Ale jak już się te certyfikaty bezpieczeństwa dało, to znaczy się potwierdziło, nie jesteś ruskim agentem, można ci zaufać, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa, no to nie można potem człowieka utrzymywać w tej służbie państwa przez 25 lat, a na koniec powiedzieć, tak, ty służyłeś wolnej Polsce przez 25 lat, ale jesteś stary komuch i won i jeszcze ci odbierzemy emeryturę. No tak się nie zachowuje cywilizowane państwo. No to jest ta różnica między zachodnim systemem, gdzie jest rękojmia państwa za swoje decyzje i pewna... Znaczy w służbach specjalnych ja uważam, że myśmy zrobili coś strasznego, bo ja się pasjonuję literaturą służb specjalnych. I jest bardzo częsty, z czego się bierze zdrada, bardzo często w służbach, z krzywdy. Jak ludzie uznają, że ich kontrakt z państwem został złamany. Został zdradzony przez państwo. Przez własne państwo. Bo to w jego mniemaniu zwalnia go z tej przysięgi, z tej odpowiedzialności. I to jest po prostu nie fair. I ja uważam, że tak jak ta weryfikacja emerytur, którą myśmy przeprowadzili... 2009? Ona była takim właściwym kompromisem. To znaczy, odbieramy wam tą nadwyżkę, którą mieliście nad resztą społeczeństwa ze względu na służbę w komunistycznym aparacie za tamten okres i potem już jesteście traktowani normalnie już za okres pracy w wolnej Polsce. A tu retroaktywnie
nie bacząc na te, jak rozumiem, na ten okres pracy dla wolnej Polski, ludzi wpędzono w biedę. To jest nie fair. I to wie pani, jak ja czytam o ludziach, którzy autentycznie, bo ja mam najwyższy możliwy szacunek jako ktoś, kto był na wojnach, w odróżnieniu od tych wszystkich antykomunistów, którzy dzisiaj walczą z komunizmem. Znaczy, że zaryzykować własnym życiem to nie jest mała rzecz. I mieliśmy oficerów polskiego wywiadu, którzy ratowali Amerykanów z Iraku, ryzykując życiem, i tym ludziom odebrano emerytury za okres służby w wolnej Polsce. Ja po prostu się z tym etycznie źle czuję. Mnie jest głupio. Nie o takie Polskę walczyliśmy. Czyli co? To jest, poza wszystkim to jest niekonstytucyjne i z tego co ale wiem. Właśnie, ale, czy właśnie, że, ale to, że prezydent zawetował tą ustawę degradacyjną, podobało ci się to? Przeciwstawił się swojemu środowisku i to już było po konflikcie z Macierewiczem, który odszedł i wszedł wtedy w konflikt z Błaszczakiem, więc to tym bardziej było z jego strony. Nie pamiętam szczegółów, tak? Ale tak było, to przyjmuję. No, więc myślę, że tutaj o wielu rzeczach porozmawialiśmy. Jeszcze zaraz przejdziemy do pytań naszych widzów, bo jest ich sporo, było tam chyba 500, ale to najpierw na pewno tych naszych patronów. Muszę o pewną rzecz zapytać, chociaż niechętnie, ale ona się pojawi w komentarzach. I to była taka sprawa, nie pamiętam z jakiego to już było okresu, ale dziś czytałam na tych portalach głównie mocno prawicowych, która się pojawiła w związku z twoją rodziną, jakaś akcja Szpak, twój dziadek, stryjeczny dziadek, Klemens, że był w wojsku i że dwóch dziadków, których miałeś, to oni byli wojskowymi w PRL. No i potem już oczywiście tam są jakieś już powiązania z PSI i tak dalej. Więc też myślę sobie, że dzisiaj po tych słowach, które tutaj wypowiadasz, że nie jesteś już tak radykalny w stosunku do PRL-u i tych ludzi przede wszystkim, którzy byli żołnierzami, szli z armią Berlinga, na pewno pojawią się głosy, no wiadomo, też resortowy to chwali. Okej, opowiem ci historię wuja Klemensa, ale ona może cię zaboleć, bo starszy brat mojego ojca. U mnie był Grzegorz Braun, to już mnie nic nie może zaboleć. On był jako szeregowy wcielony po wojnie do wojska i bodajże jako szeregowy walczył na Podkarpaciu. Mm-hmm. Możemy sobie wyobrazić, tak, jakie rozkazy tam miał. Tak. Po czym został coś 6 miesięcy przed uzyskanie, ale czym był? Był rusznikarzem, był rzemieślnikiem. Mm-hmm. I 6 miesięcy przed uzyskaniem praw emerytalnych, wtedy, gdy twój ojciec był chyba jeszcze nie ministrem, w 68 roku, to już był ministrem. Chyba już był. W ramach czystki, wszyscy pamiętają, że była czystka antysemicka, mm-hmm, w wojsku, ale ona dorżnęła też ostatnich oficerów, którzy nie chcieli się zapisać do PZPR. Mm-hmm. I mój wuj, znaczy ta Gazeta Polska, ta szczujnia pisowska, która, mm-hmm, ludziom trzepie życiorysy, próbuje wieszać psy na gościu, który został relegowany z Wojska Polskiego, bo się nie chciał zapisać do PZPR-u. Mhm. Znaczy, jakim trzeba być parszywcem, żeby takie, że jeszcze go tam pomylili z jakimś generałem, jakieś bzdury, stryj ich pozwał do sądu, niestety nie dożył. Tak, tam w tym ogóle także zapraszasz ludzi do domu, gdzie wisi wielki portret Władysława Sikorskiego i ty mówisz jeszcze, to jest brat mojego dziadka. Tak, to są zwykłe zmyślenia. Też tak mi to akurat to jest taka sama prawda, jak to, co Kaczyński powiedział w jakiejś książce, że Sikorski to jest taki gość, który jak zaprasza na urodziny, to każe sobie płacić. I jak zwykle u Kaczyńskiego, znaczy insynuacja. Jest 1% prawdy, ale tak zrobione, żeby skłamać. No. Mogę pokazać, na prawdziwość swoich słów możesz potwierdzić u Janiny Ochojskiej. Aha. Bo faktycznie... Powiedziałeś, że była jakaś składka charytatywna. Na zaproszeniu na 40 urodziny, mhm, napisaliśmy zamiast prezentów, prosimy o wpłaty na szkołę Polskiej Akcji Humanitarnej,
w Kabulu. No bo wiadomo, moje związki z Afganistanem, plus numer konta. No i zamiast mi przywieźć prezenty, ludzie wpłacali na tą szkołę w Kabulu. Przyznasz, że od tego do płacenia sobie, no jest pewna drobna różnica. Tam też, wiesz, było tak sprytnie napisane, że podobno niektórzy, którzy tam się znaleźli, to mówili, że tak, więc taka była to tylko sytuacja. To co? Zaraz przejdziemy do pytań naszych widzów. Tak, kiedyś, ale zaczynamy od pytań naszych patronów i pan Piotr Herbik pyta. Dzień dobry. Często podkreśla pan ważność Polski w strukturach unijnych. Interesuje mnie, jaki jest pana osobisty wkład w Parlament Europejski. Czy jest coś konkretnego, z czego jest pan szczególnie dumny? Wielu ludzi odnosi wrażenie, że obecnie jedynym programem PO jest antypis. Co pańskie ugrupowanie ma do zaoferowania wyborcom, którzy ze względu na poglądy gospodarcze zdecydowali się oddać głos na inną partię? I PS do ostatniej aktywności na Twitterze wnoszę, że dobrze by posłużyłoby panu wzięcie udziału w szkole dialogu pani Moniki. Ja oczywiście zapraszam i też serdecznie pan nas, Piotr, pozdrawia, również pozdrawiamy. Dziękuję. Zasiadam w komisjach do spraw zagranicznych, do spraw obronności i takiej czasowej komisji do spraw sztucznej inteligencji. To będzie kiedyś, proszę wspomnieć moje słowa, bardzo, bardzo ważny temat. Także w dziedzinie wojskowości. Jestem europosłem dopiero 2 lata, ale Parlament Europejski przyjął dużą większością, daleko wychodzącą poza obecną koalicję, mój raport pierwszy w historii Parlamentu Europejskiego, czyli stanowisko oficjalne, politykę Parlamentu Europejskiego wobec Chińskiej Republiki Ludowej. Jak sobie może słuchać, wyobrazić, to jest duża, trudna i kontrowersyjna sprawa. Ukułem tam taką filozofię, że powinniśmy współpracować z Chinami tam, gdzie to możliwe, konkurować tam, gdzie to potrzebne i konfrontować tam, gdzie to nieuniknione. I no ten niech argumentem za tym, że wykonałem solidną robotę, będzie to, że nawet PiS za tym głosował. Bo to jest wyzwanie jest naprawdę duże. Mianowicie polega na tym, jak utrzymać stosunki handlowe z Chinami, jednocześnie nie tracąc Stanów Zjednoczonych jako sojusznika w sytuacji zaostrzającego się konfliktu chińsko-amerykańskiego. To będzie nie lada gimnastyka. No i tam raport o tym mówi. Zgłosiłem ileś poprawek do różnych dokumentów unijnych w sprawie, o której już wspomniałem, czyli stworzenia pierwszej wielonarodowej jednostki wojskowej Unii Europejskiej i wzmocnienia budżetu obronnego Unii Europejskiej. Bo uważam, że pandemia też powinna być takim, znaczy raz pandemia, ale dwa ten konflikt chińsko-amerykański, bo jeśli on się zaostrzy jeszcze dalej, to Amerykanie wszystkie swoje zasoby polityczne, ekonomiczne, wojskowe przeznaczą na tamto, bo tamto jest dla nich egzystencjalne. Oczywiście. A uważają, że Europa powinna stanąć na własnych nogach. A jako były minister obrony wiem, że przyjęcie na wyposażenie jednego systemu obronnego, to jest dekada od koncepcji do wdrożenia, a stworzenie systemu obronnego dla całego kontynentu, to jest gigantyczne zadanie. Czyli żeby być gotowym za 10-15 lat, trzeba by zacząć dzisiaj. A ten konflikt amerykańsko-chiński jest już. No więc to są sprawy, którymi się zajmuję. Czy ty znasz doktora Bartosiaka, Jacka Bartosiaka? Miałem z nim debatę w takiej konwencji think tankowej w Warszawie. To już pewnie będzie, to jeszcze przed pandemią, więc ze 2 lata temu. Uważam, płodny umysł, uczy się on ma coś, co cenię, co jest dość rzadkie w Polsce, mianowicie zdolność myślenia globalnego, ponad naszym grajdołem. I teraz ma właśnie taki program Armia Nowego Wzoru. Bardzo ciekawy też.
Pyta Jacek Krzemień, tu już nie będzie tak miło. Jacek Krzemień jest księdzem, jest księdzem, także Jacek, ojciec Krzemień. Tak. Szanowny panie pośle, zadziwił mnie pan, jest mi smutno. Według mnie powiedzenie walnij się w zatłuszczony łeb jest klasyczną mową nienawiści, której nic nie usprawiedliwia. Mowa taka rujnuje, a nie buduje. Przed ponad 15 lat żyję na co dzień z bezdomnymi. Żaden z nich w ten sposób nie zwrócił się nigdy do kobiety. Pytanie, skąd u pana takie emocjonalne wulgaryzmy? Serdeczne pozdrowienia dla pani Moniki i dla pana. No, po pierwsze... O, już powiedzieliśmy o tym, już tak? Mówiłem, że tak. Uważam, że się zagalopowałem i przeprosiłem. Mhm. Ale po drugie też pamiętajmy, że no, zostałem sprowokowany. Ktoś mówi... Pani Kępa się bardzo afiszuje ze swoją pobożnością. Jeździ do ojca Rydzyka, uważa się za lepszą osobę, dlatego że chodzi do kościoła, a potem z niego wychodzi i mówi, że polski europoseł jest Niemcem i że jest zdrajcą i że nienawidzi Polski. No to przyznam się, odwinąłem się, no i może za mocno, ale chyba nie bez przyczyny. Pan Rezo z Polski. Zgadzam się z panem. Mnie również ten tweet rozczarował, ale nie zadziwił. To niestety już od dawna język debaty publicznej w Polsce. Przykład Giertycha i Czarnka jako ministrów edukacji i inwektywy pod ich adresem pokazujące, jak przesuwa się granica debaty publicznej. To jest takie spostrzeżenie pana Rezo z Polski. A dalej pytanie. Droga pani Moniko, szanowny panie Radosławie, jakie widzi pan prawne i praktyczne metody rozwiązania problemu nielegalnej migracji na granicy polsko-białoruskiej? Już o tym mówiliśmy. Czy powinniśmy budować płot, skorzystać z pomocy Frontexu, współpracować w tym zakresie blisko z Niemcami, które są głównym celem migrantów, i jeśli taką mamy możliwość w tym zakresie, pochylić się również nad kwestią sankcji Unii Europejskiej nałożonych na Białoruś. Przeczekać? Moim zdaniem mało prawdopodobne, że Łukaszence się znudzi. Czy może zadziałać mniej konwencjonalnie i w krajach, w których ci ludzie pochodzą, przez środki masowego przekazu pokazywać, czym grozi taka droga dostania się do Europy? Uzupełniając, czy uważa pan, że aktywiści i media relacjonujące tę sytuację działają zgodnie z polską racją stanu? Czy stan wyjątkowy będzie przedłużany do momentu rozbudowania muru? Serdecznie pozdrawiam państwa i czekam na odcinek. Mam nadzieję wreszcie z udziałem Lolka, to mój pies, który na początku występował i pewno wkrótce wróci. No co do pierwszych trzech spraw, tak, to trzy razy tak. Co do oddziaływania w tamtych krajach... Medialnego, tak? To też już mówiliśmy, tak. że to jest zadanie polskiej dyplomacji, używać wszelkich instrumentów właśnie tam. A co do mediów, no to tutaj są bardzo trudne, etyczne wybory i to jest też prawnie... To jest konflikt praw, prawda? Bo my mamy prawo do ochrony swojej granicy, a oni, należąc do rodzaju ludzkiego, też mają pewne prawa zgodnie z konwencjami międzynarodowymi. I to jest piekielnie trudna sytuacja. Pan Maciej Jakubowski. Szanowny panie ministrze, jak pan ocenia narrację stosunków międzynarodowych Konfederacji? Czy jest jakaś jedna wspólna tam narracja? Czy sądząc po wynikach wyborów w niektórych krajach, kończy się moda na alternatywne, eurosceptyczne ugrupowania? I pozdrawiam. Kończy się moda, czy może teraz wybory w Czechach? Być może fala populizmu już osiągnęła swój szczyt, ale wydaje mi się, że w Polsce zawsze będzie pewna na przykład antyeuropejska koniunktura, no bo i to mnie bardzo martwi. W referendum akcesyjnym 70%, ponad 77 chyba procent poparło nasze wejście do Unii Europejskiej, a dzisiaj jest 60%. Znaczy zależy, który sondaż się... No bo są i takie, że 80, tak. Ale są i takie, że 60. I ja widziałem sondaż, który mówi, że 17% jest za wyjściem. No to jak jest partia, która ma 7 czy 8, to jak ma widoki na 17, no to ma gdzie dokonywać ekspansji, prawda?
Ja przyznam się do pewnej słabości co do debat z konfederatami. Z Krzysztofem Bosakiem była. Też i z prezesem Winnickim i w różnych konfederacjach, bo i w studio, i na ulicach. Mhm. No bo sam też za młodu czytałem Dmowskiego i też uważałem, że no to jest takie proste, że tu interes narodowy i jakby jakieś takie zdjęcie twoje, gdzie z tyłu jest za tobą zdjęcie chyba z Dmowskim. No z Dmowskim to raczej nie, ale... Znaczy z zdjęciem Dmowskiego, tak. Tylko, że świat jest bardziej skomplikowany niż go przedstawia Korwin-Mikke z jednej strony, czy narodowcy z drugiej. Po doświadczeniu bycia ministrem i tak dalej, no ja wiem, że to nie jest zawsze łatwe określenie, czym jest interes narodowy. I ja uważam, że polskim interesem narodowym jest bycie w dyrektoriacie Unii Europejskiej. Mhm. No bo to potęguje, to nam daje bezpieczeństwo większe, pomaga nam rosnąć gospodarczo. Te wyliczenia doktora od więziennictwa jakiego są kompromitujące intelektualnie. I to, że Morawiecki w Parlamencie Europejskim tymi argumentami się posługiwał, to to był czysty faraż i czysta demagogia. Możemy ten wątek... Oni robią taki myk, że do naszych składek dodają transfery wynikające z dywidend, jakie inwestorzy zagraniczni w Polsce sobie wypłacają po inwestycji. Mm-hmm. Co jest absurdalne, bo dywidendy wypłacają sobie z Białorusi, z Ukrainy, z Polski wypłacali sobie, jak Polska nie była członkiem Unii Europejskiej. To nie ma nic wspólnego z członkostwem. To jest intelektualny absurd. Ale wracając do pytania, ja uważam, że spotkała mnie za to już krytyka, ale ja uważam, że w Konfederacji jest sporo idealistycznej młodzieży, która szuka prawdy. Tam są oczywiście cyniczni przedsiębiorcy polityczni i są też protofaszyści. I absolutnie nie zgadzam się ani z tym szczuciem na LGBT, ani z antyeuropejskością. Ale oni przynajmniej nie są zepsuci tymi apanażami, tym całym nepotyzmem pisowskim, prawda? I też czują, co z nimi robią media państwowe. Więc ja próbuję, znaczy z Konfederatami mam taką nić porozumienia, że próbujemy ustalić fakty. Bo ja z własnego doświadczenia wiem, jak łatwo uwierzyć w antyeuropejską demagogię, bo sam kiedyś w nią wierzyłem, mm-hmm. mieszkając w Wielkiej Brytanii w latach 80., gdzie prasa po prostu kłamała o Unii Europejskiej. Więc po pierwsze staram się im wytłumaczyć, jak to naprawdę działa. Ale po drugie próbuję ich przekonać, że przecież Polska kiedyś już była federacją. I najpierw konfederacją, a potem federacją. Mm-hmm. I okej, w tamtej mieliśmy pakiet kontrolny. Litwa miała pakiet mniejszościowy. Ale to nie znaczy, że Litwini, którzy przystępowali do Rzeczpospolitej, byli zdrajcami. Czasami jest korzystnie być w konfederacji czy federacji, w której się ma tylko pakiet mniejszościowy. I ten plus dodatni to jest taki, że no można mieć mniejszościowy pakiet, ale w supermocarstwie. Znaczy, oni konfederaci akurat powinni to doskonale rozumieć, bo są konfederacją, bo mieli do wyboru. Albo iść na wybory sejmowe jako poszczególne małe partyjki i mieć pełną kontrolę nad jedną kanapą, albo się połączyć w konfederację i wejść do Sejmu. No i jeszcze zrobili te prawybory na to, więc I, to wszystko... I a propos, ten podobny dylemat nas czeka przed kolejnymi wyborami, jeśli chodzi o całą opozycję. Odwieczny dylemat polskiej polityki. Mieć całą mrówkę czy nogę od słonia? Wiesz co, mi się przypomniało tutaj pytanie o konfederację i też gdzieś... to twój stosunek do mienia bezspadkowego, czyli ustawa 447.
Znaczy ustawa 447 zobowiązuje Departament Stanu do pisania sprawozdań o stanie restytucji na świecie, w tym w Europie postkomunistycznej. Ona nie zobowiązuje, bo nie może do restytucji. Akurat pod tym względem, panowie konfederaci, mam nadzieję, że pamiętacie, kto w bardzo dobitny sposób mówił sekretarz stanu USA Hillary Clinton, żeby się do tego nie wtrącała. Że jak Stany Zjednoczone chciały pomóc polskim Żydom, to dobry moment był w latach 43-44, gdy oni jeszcze, część z nich żyła. I Stany Zjednoczone wtedy nie kiwnęły palcem. I chciałbym też przypomnieć, kto opublikował na stronach internetowych MSZ-u umowę indemnizacyjną z lat 60., kiedy za Gomułki Polska zapłaciła Stanom Zjednoczonym 40 milionów dolarów, a Stany Zjednoczone w umowie międzynarodowej się zobowiązały, że to satysfakcjonuje wszystkie roszczenia obywateli Stanów Zjednoczonych. Wszystkie przyszłe roszczenia będą kierowane do Departamentu Stanu i przez Departament Stanu regulowane, a Stany Zjednoczone zobowiązują się nigdy już nie podnosić tej sprawy w stosunkach dwustronnych. No, znaczy ja to zrobiłem. Więc nie pozwolę sobie zarzucić jakiejś miękkości w tej sprawie. Nie, nikt tutaj nie zarzucał, tylko właśnie, ponieważ było pytanie o Konfederację, a Konfederacja ma tutaj bardzo taki jednoznaczny... Nie, ale oni straszą ludzi niepotrzebnie, bo... Może też to uznasz za zbyt twardy język, ale okej, no tak mam, może z wojskowym, drogą osmozy wojskowej. Ja też w koszarowe wychowanie. Właśnie, więc Żydzi dostaną restytucję tak samo, jak my dostaniemy reparacje. I możemy żyć z prawami sprzed 70 lat, tak z Żydami, jak i z Niemcami, i oni z nami, albo możemy patrzeć na następne 70 lat. Uważam, że to drugie jest bardziej konstruktywne. Zdecydowanie. Pani Diana Danielczyk. Panie Radosławie, jak pan rozumie patriotyzm w Europie XXI wieku? Pozdrawiam pana i panią Monikę. No więc mnie jest obcy ten patriotyzm, który polega na... Już sobie to powiedzieliśmy, na odmawianiu polskości innym, na takim szukaniu haków w życiorysach, na walce z komuną 30 lat po upadku komuny. Obcym jest też patriotyzm mesjanistyczny, który uważa, że prawdziwie wolni jesteśmy tylko wtedy, gdy de facto umieramy albo popełniamy samobójstwo. Znaczy Rynkiewicz i te klimaty, że Polak to jest wolny tylko wtedy, gdy absolutnie nie liczy się z konsekwencjami swoich działań. Tutaj polska prawica przejęła tradycję insurekcyjną polskiej lewicy de facto. Przecież Piłsudski i tradycja powstańcza to była raczej tradycja lewicowa. Ziemianie czy potem Endecja raczej byli za pracą organiczną. Ja uważam, że jako dojrzały kraj musimy robić to, co inne narody, to znaczy mierzyć siły na zasoby, znaczy zamiary na zasoby, podejmować się tylko tych zadań, które są wykonalne, no i nie szafować zasobami i ludzkimi, i materialnymi kraju wtedy, gdy nie ma szans na sukces. No oczywiście tutaj takim stosunek do powstania warszawskiego, oczywiście to wszystko w soczewce umieszcza. Byłem jednym z chyba pierwszych na szczeblu politycznym krytyków decyzji o powstaniu. Nikt mnie nie wyprzedzi w szacunku do powstańców, oczywiście. Ale złej decyzji przywództwa o rozpętaniu powstania, bo ono nie miało nawet teoretycznych szans na sukces. Czyli tak podobnie pan myśli jak dr Zychowicz, tak? Ja uważam, że polska flaga, która jest mi droga, jestem patriotą, tylko ona nie powinna łopotać na stercie gruzów. Znaczy celem działania patriotów jest zwiększanie bezpieczeństwa, jest zwiększanie zamożności
i powodowania, żeby Polska rosła w hierarchii narodów. A nie to, żeby potem popełniać spektakularne samobójstwa, a potem liczyć na jakieś współczucie innych. Bo no, to jest nasza historia w XIX wieku, tylko to jest to, czego powinniśmy unikać. To nie jest wzór do naśladowania. 200 tysięcy ofiar cywilnych. I kolejne pytanie. Pan Michał Kurek. Szanowny panie Radosławie, słyszałem, że należał pan do środowiska tradycji łacińskiej w Oksfordzie i w Londynie. Ile pan pamięta z tamtych czasów? Pozdrawiam. A co ma na myśli tradycji łacińskiej? Myślę, że właściwie to też nie wiem, czy tutaj chodziło o jakieś związki, bo ta tradycja łacińska mi się kojarzy akurat z Kościołem katolickim, więc tutaj... Może pytać o to, że faktycznie miałem swoje fascynacje na uniwersytecie. Przyznam się, uwielbiam muzykę sakralną. Na Oksfordzie każdy college ma swoją kaplicę, w kaplicy chór. I te chóry są na światowym poziomie niektóre. Więc ja na przykład należałem do koledżu Pembroke, a naprzeciwko nas Christchurch, katedra oksfordzka z XI wieku. No i tam chór tego koledżu katedralny, no, który wydaje takie zbiory swoich kolęd, czy nawet całych nabożeństw na płytach CD, które się cieszą olbrzymią popularnością. Więc chodziłem do tej anglikańskiej katedry, do innych college. New College ma fantastyczny chór, Magdalen College, ale też na Oksfordzie były wtedy college o jeszcze takiej przedsoborowej mszy trydenckiej, która mi się bardzo podobała. Bardzo tradycyjna, z fantastycznymi kadzidłami, z fantastycznym rytuałem, z takim, no takie prawdziwe średniowiecze. I ponadto te msze mówione czy śpiewanie po łacinie mają ten taki... Ja rozumiem ludzi, których to... Ale to się odradza bardzo, bo tym bardziej, że jakoś... Tylko, że to papież Franciszek jakoś bardzo to... Nie podoba mu się to i tam jakoś zabrania, zdaje się. To uważam, że błąd, bo to jest pewna estetyka, która do niektórych ludzi przemawia. To nie powinno się łączyć z prawicową polityką, bo to nie ma z tym nic wspólnego. Ale wie pani, no przyznajmy jedno, dopóki msze były po łacinie, to człowiek mógł podróżować po całej Europie i wszędzie było to samo. No. Ale nie wszyscy rozumieli. Nie tak trudno się nauczyć. To jest zestaw mniej więcej tych samych słów. No słów, będzie. To prawda, tak. Nie trzeba było, bo to akurat łaciny, które się uczyliśmy w klasach humanistycznych kiedyś w liceach, no to były jednak bardziej... nie związane z sakralną, tylko bardziej z tą łaciną z starożytnego Rzymu. I pan Bartek Knapik. Szanowny panie Radosławie, czy będąc w Afganistanie ostatecznie przystąpił pan do mudżahedinów i walczył w ich szeregach, czy jednak pozostał pan w roli korespondenta wojennego? A może połączył pan obie te funkcje? Serdecznie pozdrawiam pana i panią Monikę. No serdecznie zachęcam do przeczytania mojej książki z tamtych czasów, Prochy Świętych, bo no, te role mi się tam trochę pomieszały, to muszę przyznać. Ale to wynikało z tego, że tam nie było oficjalnych akredytacji. No nie mogłem jechać z Wojskiem Radzieckim, prawda? U mudżahedinów też, no to było bardzo nieformalne. A myśmy się przedzierali tygodniami, nocą w konwojach przez pustynię, unikając zasadzek radzieckich. No i w każdej chwili mógł nas specnaz powystrzelać. No i wtedy ja miałem taki dylemat, no co, jak będzie atak nocny czy helikopterowy, to co, machać legitymacją dziennikarską? Myślę, żeby mi to nie pomogło. No raczej. Więc uznałem, że skoro już... I to jeszcze było...
tego lata, w którego ja w 86 dołączyłem pierwszy raz do partyzantów, ambasador radziecki w Pakistanie powiedział, że następnego dziennikarza zachodniego, którego złapiemy, rozstrzelamy. Więc ja uznałem, i tak, to biorę tego kałacha. Nawet nie po to, żeby walczyć, tylko, że jak będzie uderzenie nocne, to najprawdopodobniejszym scenariuszem było to, że się rozpierzchniemy. Mm-hmm. I wtedy kałach oznaczał, że mogę coś upolować i dotrzeć samodzielnie do granicy. No, przetrwanie. Tak. Mm-hmm. Tutaj pan Mike Krupa pyta, ale tutaj już odpowiedź na to było, tu dotyczące mszy trydenckiej. I tutaj pytanie takie, myślę, że troszkę złośliwe. Pan Chlejbrowary zadaje. Jak udało się panu dostać paszport na wyjazd do Anglii w 1981 roku, skoro był pan przywódcą strajku w liceum w Bydgoszczy 3 miesiące wcześniej? Łukasz. I nas nie pozdrawia. No właśnie dlatego, że to był 81 rok i reżim na 18 miesięcy zelżał. A po drugie, ja poszedłem do szkoły wtedy się szło od 7 lat. Ja poszedłem od 6. Mhm. Więc jak byłem w klasie maturalnej, to jeszcze nie miałem karty powołania do wojska. I stąd, no tak, to trzeba powiedzieć właśnie, bo może pan myślał, że w 81 pan wyjechał, jak już był stan wojenny, ale pan wyjechał kilka tygodni wcześniej. Poza tym pamiętajmy, że no my w PRL-u jako Polacy mieliśmy inne zasady niż Czesi czy Niemcy Wschodni. Znaczy, myśmy za Gierka jeździli do Bułgarii, kemping Nestinarka koło Miczurina, i nam Czesi czy DDR-owcy strasznie zazdrościli tego, że mogliśmy, mając paszport, jechać na bazar do Turcji i tam, żeby się wycieczka zwróciła, trochę zahandlować. Bo paszporty potem zastrzeżono moim rodzicom, jak ja zostałem w Anglii, ale do tego czasu nie było powodu, żeby mi nie dać paszportu. Mhm. Tutaj pan Skoldehunter. Będzie ciekawe. Carl Jung powiedział, ci, którym brakuje doznań seksualnych, mówią o seksie. Ci, którym brakuje pieniędzy, mówią o pieniądzach. A nasi politycy mówią o wartościach i moralności. Ja staram się unikać. Staram się być profesjonalny. To znaczy mówić o modernizacji Polski. Mhm. Serdecznie zachęcam do przeczytania takiego moralizowania też nie lubię, bo nie uważam się za żaden autorytet moralny. Znaczy, politycy są od tego, żeby sprawnie zarządzać swoimi resortami, a nie żeby być nauczać się moralności. Znaczy, mamy takich, tylko to są przeważnie straszni hipokryci. Pan Karol Bestry, skąd w nim te dwa wilki? Jeden wypowiadający się jako absolwent Oksfordu, a drugi jak jakiś jego wulgarny alter ego. Czy widzi pan jakiekolwiek korzyści dla swojej kariery płynące właśnie z tego dualizmu? No bo tak się moje życie ułożyło, że z jednej strony, prawda, Oxford i MSZ i salony światowe, ale z drugiej strony ja się uważam za chłopaka z podwórka z Bydgoszczy. No Ale korzyści, no to jest chyba ciekawsze, jest to, czy pan z tego dualizmu jakieś korzyści? Ale czy wszystko, co robimy w życiu, jest motywowane korzyściami? Ale nie musi być motywowane, czasami nie jest motywowane, a mamy jakieś korzyści. No bym powiedziała, że do jednych przemawia ten Radosław Sikorski Oksfordczyk, a dla innych ten, który właśnie jest tym chłopakiem z podwórka, bo też takie rzeczy się podobają. No i wie pani, no nie można, wiesz, nie można sobie dawać w kaszę dmuchać. No czasami trzeba oddać. No ja przyznam się, że nie jestem z tych, co nadstawiają drugi policzek. Ja bym teraz może dała ci, ponieważ mamy tutaj jeszcze kilka stron, ponieważ już też długo rozmawiamy i też nie chcielibyśmy naszych widzów jakoś zamęczyć. W związku z tym dałabym ci może pytania, z których kilka byś wybrał i na nie odpowiedział. No dobrze? To już przekazuję. Ja tutaj może już zaznaczę te, dokąd doszliśmy. O, tak, te już były. Bardzo sobie cenię kontakt z
z widzami, słuchaczami. Staram się to samo robić w moim programie. Nie, też Q&A, tak. Rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w Twoim Domu, na moim kanale na Facebooku i na YouTubie. Będzie oczywiście link. Czy na arenie międzynarodowej wszyscy politycy z Polski powinni trzymać się razem i reprezentować polską rację stanu bez względu na podziały w kraju? Nie, no bo to jest po pierwsze niemożliwe i tak było za poprzedniej władzy. Inne kraje też mają swoje grupy polityczne, się ścierają, mają inne programy, inne wrażliwości, o inne rzeczy zabiegają. I przypominam, jak PiS był w opozycji, no to w Polsce, to tam w Brukseli krytykowali rząd. Też pamiętam, tak, nawet Marta Kaczyńska, która przyjeżdżała. Dyrektor Rydzyk w Brukseli mówił, że Polska jest krajem totalitarnym. Kazałem złożyć notę protestacyjną w Watykanie. I wtedy to było okej. Zależy dla kogo. To jest ta ich metoda, żeby... PiS to nie jest Polska. PiS to jest tylko tymczasowy rząd w Polsce. I nie ma obowiązku popierać wszystkiego, co robi, tym bardziej, jeśli łamie konstytucję. PiS ma prawo do rządzenia, ma mandat na rządzenie, ale nie ma prawa do zmieniania konstytucji przy większości paru głosów. Dlaczego w ugrupowaniu tolerowana jest obecność i wybryki niektórych posłów i posłanek? Jaką wiarygodność w ten sposób budować? No ale to Tusk już na ostatniej konferencji w Płońsku, wydaje mi się, skarcił co niektórych. Co miał pan na myśli, mówiąc o robieniu Amerykanom łaski? Już mówiliśmy, no tak. Przewidziałem, że PiS nas skłóci ze wszystkimi i będą uważać, że jest super, bo mają świetne relacje z Waszyngtonem. No i mieli z Trumpem. I do czego to doprowadziło? Do tego, że dzisiaj jesteśmy w izolacji nawet wobec Stanów Zjednoczonych. Ale, głupia tak, polityka. Ale czy te Stany i tak za Bidena by się od nas nie odwróciły? Czy już nie minął ten czas, kiedy Stany na nas patrzyły właśnie, tak jak mówiłeś, że ten kraj wzorcowy, który przeszedł, prawda, i dzięki nam wygrali tą zimną wojnę. No tak, ale mogła być zwykła kontynuacja tego, co mieliśmy poprzednio, to znaczy normalne wizyty, rewizyty. No Polska jako, wiadomo, jaką mamy wagę. Szczególnie przed wyborami, kiedy Polonia nasza idzie głosować. Jak postrzega pan sytuację na granicy wschodniej, to już mówiliśmy. Co spowodowało zmianę, pan Super Cox, zmianę światopoglądu w efekcie zmianę partii z PiS-u na PO? Często bywam o to pytany, ale to jest po pierwsze nieprecyzyjne. Nigdy nie byłem członkiem PiS-u. I bardzo proszę, żeby to raz na zawsze zapamiętać. Byłem ministrem obrony w rządzie Marcinkiewicza i to on mnie wciągnął do rządu i Kaczyński mnie potem na 6 miesięcy odziedziczył. Nasze drogi się rozeszły wokół Macierewicza. Mm-hmm. Znaczy, była decyzja całego NATO, idziemy na wojnę w Afganistanie. Ja mu mówię, nie pójdę na wojnę z wariatem na czele służby specjalnej. No i musiał wybrać, albo mnie, albo Macierewicza, wybrał Macierewicza. Mm-hmm. Ja uważam, że podjąłem słuszną decyzję, no bo przecież to, co on robił potem z Narangarhel, sposób, w jaki zlikwidował WSI, zdekonspirował bieżące operacje wywiadowcze także w Afganistanie. A ja miałem za to wszystko brać odpowiedzialność. No nie, sorry. I drugie takie już niehistoryczność w tym, to jest to, że ja do środowiska PiS-u, bo byłem bezpartyjnym senatorem w klubie PiS-u, trafiłem na zasadzie towarzyskiej. Ludzie już zapominają, że w 2005 roku... Miał być popis. I to, czy ktoś trafił... I było powszechne domniemanie, że robimy razem rząd. I to, czy ktoś kandydował z PiS-u czy z Platformy, było... Znaczy, Jerzy Buzek miał propozycję startowania z PiS-u. Ileś osób trafiało na tą lub tamtą listę z przypadku, albo przeważnie z towarzyskich koneksji. I też już jest niehistoryczne niepamiętanie o tym, jakich ludzi, z kim ja współpracowałem w rządzie PiS-u. Marcinkiewicz, Stefan Meller. Mhm. Ministrem spraw zagranicznych. Profesor Religa. Zyta Gilowska. To byli normalni, konserwatywni, europejscy politycy. To nie było to szaleństwo, które mamy dzisiaj.
To byli poważni, poważni umiarkowani ludzie. No tak, jeżeli nawet popatrzymy na Lecha Kaczyńskiego, to też była no inna tak. osoba. Ja z Lechem Kaczyńskim miałem swoje różnice, ale przestrzegał konstytucji, pracował na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego i ratyfikował traktat z Lizbony. Czyli to, co były jego trzy autentyczne zasługi, dzisiaj wszystko zostało przez obecny rząd zniszczone. To ja bym chciał wiedzieć, jakie oni uważają, on miał zasługi, które miałyby ten kult podtrzymywać, skoro nie te trzy rzeczy. Które prawo jest nadrzędne, zawsze polskie czy unijne, nawet w obszarach nieobjętych traktatami? Znaczy, tu rząd PiS-u żeruje na nieostrości słowa prawo. Tak, prymat prawa europejskiego nad polskim. Bo czy prawo to jest ustawy, czy prawo to jest konstytucja? Więc tak, gdyby nasza konstytucja była niezgodna z traktatami unijnymi, to byśmy nie mogli wejść do Unii. Zresztą musieliśmy ją pod tym kątem modyfikować. Czyli była zgodna. Czyli żeby przestała być zgodna, to musiałaby być zmieniona w taki sposób, żeby już być niezgodna. Prawda? No, na to potrzeba 2/3 głosów. Dzięki Bogu PiS tego nie ma. A jeśli chodzi o ustawy, no to sama konstytucja mówi, że jeśli jest konflikt między ratyfikowanym traktatem a ustawą, to traktat ma pierwszeństwo. I to zresztą nie ma, to nie jest tylko kwestia porządku Unii Europejskiej. Panie Psew, proszę zerknąć, zgooglować sobie konwencję wiedeńską o stanowieniu traktatów, czyli taka zupełna podstawa istnienia na w ogóle dyplomacji nowoczesnej, która w artykule bodajże 16 mówi, że nie można się powoływać na prawo krajowe po to, żeby nie wykonać traktatu międzynarodowego. Co jest oczywiście słuszne, no bo gdyby tak było, to wszystkie państwa zawierałyby traktaty, a potem powiedziały, ale nie, tego punktu ja nie mogę wykonać, bo wiesz, bo mam prawo krajowe, bo mi zmienili. No nie, nie da się. Więc Unia Europejska bez tego prymatu nad ustawami jest niemożliwa. Dlaczego? No bo umawiamy się na coś, tak, zawieramy traktat, a potem kolejne państwa członkowskie sobie wybierają, a ja tylko w tej części będę respektował, a inny mówi, a mnie tu nie pasuje. No i mamy kompletny rozpad tego. Przecież czym jest Unia? No, Unia jest tylko zbiorem traktatów, niczym innym. Nie jest państwem federalnym. Kto ma według pana rację w sporze o kopalnię Turów? Polska czy Czechy? Czy opozycja w tym wypadku nie szkodzi interesowi naszego kraju w imię walki z PiS? Skąd brak ponadpartyjnej zgody przy reprezentowaniu gospodarczych interesów kraju na arenie międzynarodowej? Pyta Mister Pan Jakub. Panie Mister Pan Jakubie, byłem osobiście na komisji sejmowej w tej sprawie już jakieś 6 miesięcy temu i wiceministrowie to był Senat. Wiceministrowie tego rządu mówili, że Czesi mają rację, że gdyby ta sama sytuacja była w Polsce, to byśmy musieli te inwestycje przeprowadzić. Tam chodziło dosłownie parę studzien i rurociąg z wodą i że sprawa została zabagniona, trzeba było dawno Czechom to wybudować. A oni są aroganccy wobec Czechów, bo w ogóle, a co jacyś Czesi, prawda? Nie mamy ambasadora od prawie 2 lat w Pradze. Mamy jakiegoś oszołoma, który pisze, że dawanie aborcji Polkom w Czechach to jest naruszenie naszej suwerenności. Czujesz ten klimat? Znaczy, Polska jest suwerenna wtedy, gdy inne kraje wykonują naszą wolę. Znaczy, ich idea suwerenności to jest polska hegemonia. Mhm. Czyli Polska będzie dopiero suwerenna, jak podbije Europę. No przesadzasz, ale coś w tym jest. Jest coś na rzeczy, nie? Więc znaczy, ta dziura w ziemi jest paręset metrów od zagród czeskich. I im wody brakuje. Trzeba im tą wodę dostarczyć, a nie ryzykować gigantycznych kar. I tracić dobrego sąsiada i sojusznika, jakim są Czesi.
No i przy okazji, gdzie te mity o tym, jak jesteśmy liderem, jesteśmy w Międzymorzu, tak, w Grupie Wyszehradzkiej, gdzie z Czechami się nie potrafimy dogadać i Czesi wygrali z nami proces. I oczywiście, jak się sprawę zlekceważy i Czesi wygrali proces, no to Czesi... Ja nie wykluczam, że oni eskalowali żądania. Mają mocniejsze karty teraz, bo mają nas na musiku. No, takie są skutki kastrowania MSZ-u i wysyłania idiotów do dyplomacji. Znaczy, jak mawiał Kisiel, to nie jest kryzys, to jest rezultat. Mając do wyboru tylko Konfederację i Lewicę, na którą partię oddałby pan głos i dlaczego Piotrek Sokołowski? Wow. No to jest ciężkie pytanie. Może głos nieważny. To jest, to musiałbym się zastanowić. No bo tak. I Lewica, no to, a kto to jest Lewica w tym zdaniu? No myślę, że tutaj chodzi o tą nową lewicę i bardziej o te sprawy obyczajowe niż... Czyli Zandberg bardziej czy Czarzasty, czy jedno i drugie? No i Biedroń też. I Biedroń, okej. Okay. No to z Lewicą mi po drodze, bo jest proeuropejska. Mm-hmm. Uważam, że też ma trochę racji, że trzeba sprawiedliwiej podzielić udziały w sukcesie gospodarczym Polski. Że te korzyści z globalizacji za bardzo przypadły korporacjom, firmom, a za mało tego spłynęło na dół. I w tym sensie PiS z tym narodowym socjalizmem, ta współpraca mnie do pewnego stopnia nie dziwi. To, że Lewica walczy o objęcie wszelkimi prawami ludzi, którzy historycznie byli dyskryminowani, to też uważam słuszne. W jakim tempie to robić, jest kwestią do dyskusji, już o tym mówiliśmy, tak. Ale to jest słuszne. Taka zdolność do współpracy międzynarodowej jest też większa na lewicy niż na prawicy, no bo lewica no jest mniej plemienna, prawda? Z kolei Konfederacja tam znalazło swoją przystań ileś ludzi, których oburza nadmierne zbiurokratyzowanie polskiej gospodarki, polskiego prawa, zła jakość prawa, zbyt dużo ustaw. Wiemy o co tak. chodzi. To, że polski biznes ma tyle barier, tyle zbędnych kosztów. Tak, że on się mówi, że przedsiębiorca się traktuje już właściwie jako potencjalnego przestępcę. I no wiem coś o tym, sam mam działalność gospodarczą. W ogóle uważam, że wszystkim politykom dobrze zrobiło, żeby właśnie byli przez jakiś czas na własnym rachunku albo przynajmniej w sektorze prywatnym, a nie jak Kaczyński całe życie na państwowym, prawda? Znaczy, co to znaczy wystawić fakturę, zapłacić podatek zgodnie ze zmieniającymi się przepisami i jeszcze sprawić, żeby ta faktura była zapłacona, prawda? Mm-hmm. ale nie tylko. Ten pewien rygoryzm w myśleniu o interesie narodowym, znaczy ja uważam, że koledzy z Konfederacji przesadzają i niedostatecznie rozumieją, że ten szczebel europejski też realizuje interes narodowy. Że to nie jest altruizm czysty, czy jakieś stawianie obcych interesów ponad Polskę, tylko że odkryliśmy w Europie, że współpracując i współdzieląc aspekty suwerenności z innymi państwami, a zapobiegamy wojnie, B, osiągamy wspólnie interesy, których sami nie bylibyśmy w stanie osiągnąć. No i to powinno być krystalicznie jasne w obliczu mocarstwowości Chin. No Polska to jest jedno chińskie miasto. Ale ja myślę, że Konfederacja mówi o tej Unii Państw Narodowych. Bardziej w tym sensie. Unia jest Unią Państw Narodowych, bo jest Konfederacją. Pytanie, czy powinna się stać czymś więcej. No i tu oni są sceptyczni. Mhm. Ale Europejczycy w różnych badaniach opinii mówią, że uważają, że Unia powinna mieć silniejszą politykę zagraniczną i obronną.
że na wypadek wycofania się Amerykanów z Europy potrzebna jest nam zapasowa polisa ubezpieczeniowa. I to jest w interesie Polski. Więc tu po prostu Konfederacja, uważam, no będę ich przekonywał. Więc no miałbym niemożliwy dylemat. No i może na koniec mamy pytanie od Józefa Stalina. O, a to tak. To nie, często gości u nas. Tak, tak rozumiem, że bywalec. Józef Stalin pyta, czy zgadza się pan ze stwierdzeniem, że wolność słowa i badań naukowych jest zagrożona na Zachodzie z powodu tak zwanej woke culture? Co powinna zrobić Polska? Tak, zgadzam się. Moja żona ostatnio miała duży artykuł na ten temat w tygodniku The Atlantic. Serdecznie polecam. Tam na uniwersytetach krzywdzi się ludzi. Znaczy wywalają znakomitych profesorów, bo ktoś powiedział dowcip. I jest to pozasądowa procedura, w której człowiek nawet nie może się bronić, bo nie wie, kto go oskarża i o co. I to jest nie fair po prostu. To poszło, szaleństwo tej poprawności politycznej. To poszło za daleko i moim zdaniem wielu ludzi, którzy poczuli się tym zagrożeni i zniesmaczeni. I ja też uważam, że to jest nie fair. Kwoderaci myślą podobnie. Bardzo dziękuję za niezwykle interesującą dla mnie rozmowę. Myślę, że dla Państwa też. I takie ostatnie pytanie ode mnie, trudne. Radosław Sikorski za kilka lat zostaje prezydentem Polski. Oj, prowokacyjna jesteś na koniec. I jako prezydent zawsze mówi, chce być prezydentem wszystkich Polaków. Wszyscy prezydenci tak mówią. I jakbyś przekonał do siebie tych, którzy na ciebie nie głosowali, a głosowali na kandydaturę no, na pewno najbardziej przeciwną, czyli kogoś z Prawa i Sprawiedliwości. Pewnie trudno by było przekonać, ale powiem ci, jaką bym decyzję numer jeden podjął. No. I to w dziedzinie nam obojgu bliskim. I mam nadzieję, że to by przekonało część środowisk prawicowych. Mianowicie decyzją numer jeden byłoby przywrócenie nadawania orderu Virtuti Militari polskim żołnierzom. Jako ministrowi obrony nie udało mi się do tego przekonać ani Aleksandra Kwaśniewskiego, ani Bronisława Komorowskiego, bo jakieś moim zdaniem kompletnie nieprzekonujące powody prawne, że to order wojenny, a nie jesteśmy w stanie wojny. Co za różnica? Znaczy żołnierza państwo polskie wysyła na wojnę. Czy my wypowiedzieliśmy wojnę, czy nie, z mojego punktu widzenia jest sprawą trzeciorzędną. Do żołnierza strzelają. On ryzykuje życiem. Jest ranny, wykazuje się odwagą. No to ojczyzna jest mu winna, ten virtuti militari, no jak psu Micha. I wziąłbym takiego prawnika i powiedział, proszę mi przynieść tą decyzję, ja zaryzykuję Trybunał Stanu, a jak pan nie chce przynieść, to ja znajdę innego prawnika, który mi ją przyniesie. No ale myślałam, że powiesz może na przykład ciało doradcze składające się również z opozycji. No, oczywiście. Tutaj nie potrzeba wynajdywać koła. Znaczy robiłbym to, co wszyscy prezydenci przed Andrzejem Dudą robili. To znaczy korzystali ze swoich uprawnień i zwoływałbym raz w miesiącu Radę Bezpieczeństwa Narodowego, w której zasiadają szefowie wszystkich ugrupowań, wszystkich klubów sejmowych. Znaczy to jest akurat, to jest rzecz oczywista. No. I właśnie o tą odpowiedź mi chodziła. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję również Państwu. Jak zwykle czekamy na Wasze komentarze. Pozdrawiam i do zobaczenia.